Dobry wieczór, witam wszystkich na Uniwersytecie Biola. Nazywam się Craig Hazen. Jestem dyrektorem studiów magisterskich z zakresu chrześcijańskiej apologetyki. Jestem zaszczycony, że mogę być gospodarzem tej imprezy i ją rozpoczynać. Nasza sala jest niemal całkowicie wypełniona, niemal 3000 przybyłych, więc chciałbym złożyć kondolencje tym, którzy przybyli godzinę wcześniej i będą tutaj siedzieć przez kolejne kilka godzin. Nie poddawajcie się. Nie jesteście jednak jedynymi widzami, są ich tysiące przed wyświetlaczami w innych miejscach na terenie uniwersytetu, jak również w całym kraju oraz na całym świecie. Oglądać nas będą widzowie w 30 Stanach i 4 różnych krajach. Tak więc szczególne pozdrowienia dla tych, którzy oglądają nas na terenie uczelni, jak również w miejscach takich jak Sztokholm czy Sri Lanka. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Szczególnie pozdrawiam również wspaniałego gościa dzisiejszego wieczoru, żonę Williama Lane'a Craig'a, Jen. Dobrze Cię widzieć, Jen. Betsy Hewitt jest również z nami. Moja żona Karen Hazen, dr Barry Corey, rektor naszego uniwersytetu, jest również z nami. Gościmy tu wybitnych filozofów, Doug Haven, J.P. Morgan. Witam. Jesteśmy zaszczyceni, że możecie tu być z nami. Skoro dzisiejsza debata została zainicjowana przez Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Biola, sensownym będzie, aby ich przedstawiciel Eric Wither wypowiedział krótkie powitanie w imieniu grona studenckiego. Eric, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Biola jest chrześcijańskim uniwersytetem o stuletniej tradycji, którego misją jest zmaganie się z wielkimi pytaniami w otwarty i szczery sposób. W moim ostatnim roku studiów razem z Markiem Heathem uznaliśmy, że powinniśmy zorganizować szczególną debatę, w której będziemy szukać odpowiedzi na największe pytanie wszechczasów. Czy wiara w Boga jest racjonalna? Złożyliśmy propozycję przed naszym zarządem i wszyscy się zgodzili, tak więc zaprosiliśmy dwóch wyróżniających się w środowisku akademickim liderów dzisiejszej debaty, Williama Lane'a Craig'a i Christophera Hitchensa. I wraz z naszymi wspaniałymi kolegami z programu apologetycznego jesteśmy zachwyceni, iż zechcieli się tu dziś pokazać. W imieniu wszystkich studentów Uniwersytetu Biola mam nadzieję, że będziecie mieli świetny czas. Dziękuję za reprezentację studentów naszego uniwersytetu, Eric. Jak idzie z poszukiwaniem pracy w tej sytuacji ekonomicznej? Dobrze? Pomożemy Ci. Mamy tutaj naprawdę wspaniały dział rozwoju kariery, naprawdę pierwszorzędny. Studenci wszystko to rozkręcili, ale jest jeszcze jeden ważny sponsor, a jest nim program, którym ja dowodzę, czyli Master of Arts in Christian Apologetics. Jeżeli lubisz zmagać się z wielkimi pytaniami, takimi jak istnienie Boga, dowody na zmartwychwstanie Chrystusa, problem istnienia zła, historyczna wiarygodność Biblii oraz zgodność nauki i wiary, to jest to kierunek dla Ciebie. I jeśli oglądasz nas z dalekiego miejsca, myślisz sobie, nie mogę uczestniczyć, ponieważ nie mieszkam w południowej Kalifornii, nie przejmuj się, mamy fantastyczny program nauczania na odległość, otwarty dla wszystkich. Nie musisz się więc przenosić, chociaż mieliśmy dziś piękny dzień, możesz się nad tym zastanowić. Choć z drugiej strony opodatkowali nas ostatnio do nieprzytomności. Możesz się więc zastanowić również nad tym. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat naszego programu, odwiedź biola.edu i znajdź zakładkę Christian Apologetics na tej stronie. A teraz, jak to wszystko będzie wyglądało? Bardzo prosto. Program, który otrzymaliście, wszystko wyjaśnia. Jeśli przeczytasz punkty programu od 1 do 8, to przeprowadzi cię on przez kolejne etapy dzisiejszego wieczoru. Tak więc przejrzyjcie go uważnie. Na samym końcu będzie czas na pytania, lecz jak widzicie, na razie nie ma mikrofonu w alejkach. Przekażemy go studentom. Mamy tu sekcję studencką. Brawa. Studenci wszelkiej maści, waszym zadaniem w dniu dzisiejszym jest zadawanie trudnych pytań i oczekuję, że je przygotujecie. Pewnie słyszeliście w szkole, że nie ma głupich pytań. To nie jest prawda, okej?
Nie chcę was przestraszyć, przemyślcie je. Pokażcie sąsiadom po obu stronach, aby wydali opinię, tak więc będzie czas na pytania i odpowiedzi, a nasz moderator będzie nad tym czuwał. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniście rozważyć. Po zakończeniu debaty na zewnątrz budynku w pawilonie oraz w kilku innych miejscach po drodze do wyjścia możecie nabyć książki, jedną z których jest Bóg nie jest wielki, Christophera Hitchensa, a kolejna to Racjonalna wiara, William Lane Craig. Jeśli je dziś nabędziecie, to autorzy będą je podpisywać. Aby uzyskać podpis, należy wyjść z budynku i iść w kierunku świateł. Są tam przygotowane stoliki, a nasi wspaniali goście będą tam składać autografy oraz odpowiadać na wasze najtrudniejsze pytania. Jeśli masz masę książek w domu i nie chcesz już powiększać kolekcji, to być może zainteresuje cię DVD lub CD z fantastycznymi wykładami oraz debatami Williama Lane'a Craig'a. Są to pierwszorzędne materiały, a nasz program apologetyczny jest w zasadzie głównym źródłem ich rozpowszechniania. Są tam fantastyczne okazje, przeczytajcie proszę czerwoną broszurę, która ma w sobie wszystkie informacje na ten temat. Możecie nawet zamówić DVD z dzisiejszej debaty, jeśli chciałbyś mieć kopię i podzielić się tym ze swoimi przyjaciółmi, możesz zamówić ją dzisiaj. Wypełnij formularz, podejdź do stolika, zostaniesz tam obsłużony. Jesteśmy zaszczyceni obecnością pana Hitchensa na naszym uniwersytecie, lecz dajemy sobie z tego sprawę z faktu, że my, teiści, z całą pewnością mamy przewagę. Gramy na własnym boisku. Znajdujemy się też w sali koszykówki, więc ma to nawet sens. Biola jest chrześcijańskim uniwersytetem. Mamy tu nawet wielki napis chwała należy się Bogu, więc bez cienia wątpliwości teiści mają tu przewagę. Zakładam też, że publiczność składa się z 2/3 z ewangelicznych chrześcijan, choć cieszę się, widząc, że ateiści i agnostyczne stowarzyszenia pojawiły się tutaj w odpowiednich t-shirtach. Kocham to. Kilka tygodni temu wykładałem na Uniwersytecie Południowej Florydy i cały klub ateistyczny przyszedł na wykład w t-shirtach i mieliśmy świetny czas, więc spodziewam się tego samego dziś wieczór. Skoro mamy tu przewagę, ci z was, którzy są teistami, wierzą w Boga, proszę, bądźmy uprzejmi dla Christophera Hitchensa. Powszechnie wiadomo, że powiedział kilka prowokacyjnych rzeczy. Tak więc polecam przećwiczyć uprzejme golfowe oklaski, ok? Przećwiczcie to. Żadnych okrzyków, gwizdów czy pochukiwania, do których na pewno będzie mnóstwo okazji, lecz powstrzymajmy się. Ci z was, którzy są ateistami lub agnostykami, ponownie, żadnych okrzyków, gwizdów czy pochukiwania. Tak naprawdę to gwarantujemy wam, że pan Hitchens nie potrzebuje waszej pomocy. Widziałem właśnie nagranie z jednej z debat, gdzie debatował z 4 znanymi ewangelikalnymi teistami w Dallas i nie było to fair. Powinno być więcej teistów na tej debacie. Tak więc myślę, że świetnie sobie poradzi. Lecz jesteśmy wdzięczni, że zechciał przyjechać do zagłębia opozycji na naszym uniwersytecie i otwieramy drzwi dla tych wielkich, bardzo ważnych pytań, które chcę dzisiaj zadać. A jeśli debata nie zostanie rozstrzygnięta, to jesteśmy w końcu na sali treningowej. Opuścimy kosze, zapalimy światła i pozwolimy im zmierzyć się oko w oko. Słyszałem, że Chris jest niezły. Więc zobaczymy, jak im pójdzie. Tak więc zacznijmy. Jest moim przywilejem zapowiedzieć moderatora naszej dzisiejszej debaty. On rozpocznie naszą imprezę. Hugh Hewitt. Hugh jest profesorem prawa i dziennikarzem radiowym. Jego show można usłyszeć codziennie w ponad 120 miastach w całej Ameryce. Posiada 2 miliony stałych słuchaczy. Lokalnie program ten jest odbierany na KRLA o 8 rano. Świetny program. W zasadzie to myślę, że jest to jeden z najważniejszych, najciekawszych programów z gatunku News and Issues dostępnych w eterze. Tak więc polecam, jeśli mieszkasz daleko stąd, znajdź hughhewitt.com, by dowiedzieć się, gdzie nadaje lub znaleźć podcast. Hughhewitt.com to find out where he's broadcasting or podcasting.
Hugh Hewitt jest absolwentem Harvardu oraz Szkoły Prawniczej Uniwersytetu Michigan. Naucza prawa konstytucyjnego w Szkole Prawniczej Uniwersytetu Chapmana, odkąd została otwarta w roku 1995. Jest częstym gościem programów telewizyjnych oraz autorem wielu artykułów dla najważniejszych gazet w USA. Otrzymał 3 nagrody Emmy za swoją pracę w telewizji. Jest autorem 8 książek, włączając w to 2 bestsellery. Profesor Hewitt służył 6 lat w administracji prezydenta Reagana na różnych stanowiskach, włączając to pozycję doradcy w Białym Domu i specjalnego asystenta 2 doradców do spraw prawniczych. Wejdźcie na jego blog na hughhewitt.com. Zawsze chętnie poświęcał swój czas dla Uniwersytetu Biola i szczerze dziękujemy mu za to, że jest dziś z nami. Tak więc powitajmy razem naszego moderatora, profesor Hugh Hewitt. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Po pierwsze, proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Powtarzam, proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Po drugie, panowie, jeśli macie na sobie marynarki, proszę, jak mówił Ronald Reagan, zrzućcie je z siebie, jest tu nieco gorąco. Nasi goście wnoszą to, patrząc na publiczność, nie wymagają przedstawiania, więc nie traćmy czasu na szczegółowe wprowadzanie. Pragnę tylko podziękować im obu za wykazanie chęci uczestniczenia w tak istotnej debacie. Żyjemy w najlepszym czasie, z najlepszych możliwych czasów dla wszystkich tych, którzy chcą w przestrzeni publicznej zastanawiać się nad istnieniem Boga. W dużej mierze dzięki pojawieniu się nowych ateistów jak pan Hitchens, Richard Dawkins, mój przyjaciel William Lobdell i innych, którzy po raz kolejny postawili w centrum zainteresowania pytanie, czy Bóg istnieje i czy Jezus Chrystus jest Jego Synem. Zadaniem ludzi takich jak William Lane Craig, niesamowicie produktywny autor i kochany profesor tej uczelni, jest przystąpienie do debaty w najbardziej przekonujący i przyciągający sposób. Tak więc bez dalszych wstępów pozwólcie państwo, że powitam kolumnistę Vanity Fair, płodny autor Champion of Freedom, Christopher Hitchens. Oraz z tej niesamowitej uczelni oświeceniowej instytucji kolejny autor, apologeta, wybitny naukowiec, który jak pan Hitchens zdobył swój dyplom na wspaniałym angielskim uniwersytecie, profesor William Lane Craig. Debata będzie zestrukturyzowana według wzorców klasycznych z pytaniami na zakończenie. Rozpoczynamy od argumentu otwierającego 20 minut. Profesor Craig, profesorze, zapraszamy. Good evening. Dobry wieczór. Czuję się podekscytowany, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej debacie. Kiedyś to ja z Jen siedzieliśmy na tamtych trybunach, obserwując, jak nasz syn John przebiega boiskotami z powrotem jako napastnik Biola Eagles. A więc czuję się dziś, jakbym grał na własnym podwórku. Chciałbym wyrazić uznanie dla pana Hitchensa, że zechciał wstąpić do tej jaskini baranków i bronić dziś swojego światopoglądu. Podejrzewam natomiast, o ile znam studentów Uniwersytetu Biola, że wielu z was przyszło tu dziś mówiąc do siebie, na chwilę odłożę na bok własne poglądy i ocenię prezentowane argumenty w jak najbardziej obiektywny sposób. Cieszy mnie to nastawienie. Zagadnienie istnienia Boga nie jest jedynie domeną religii, ale także filozofii. Pan Hitchens wyraził się jasno, iż gardzi religią, lecz mam nadzieję, że nie przyjmuje tak lekceważącej postawy wobec filozofii. Jako że zajmuję się filozofią zawodowo, poruszę dzisiejszą kwestię z tejże perspektywy, opierając się na dowodach i argumentacji. Jestem bowiem przekonany, że istnieją lepsze argumenty na rzecz teizmu niż ateizmu. W dzisiejszej debacie będę bronił 2 zasadniczych twierdzeń. Po pierwsze, że nie ma dobrych argumentów, które dowodziłyby słuszności ateizmu. I po drugie, że istnieją dobre argumenty, by dowieść słuszności teizmu. Zwróćcie teraz baczną uwagę na ograniczenia owych twierdzeń. Nie jesteśmy tu dziś, by debatować nad społecznym oddziaływaniem religii,
etyką Starego Testamentu, czy nieomylnością Biblii. Zagadnienia jakkolwiek istotne i ciekawe nie są jednak przedmiotem dzisiejszej debaty, która skupia się na zagadnieniu istnienia Boga. Rozważmy zatem moje pierwsze twierdzenie, że nie ma argumentu, który dowodziłby słuszności ateizmu. Ateiści od stuleci próbują dowieść, że Bóg nie istnieje, ale nikt nie zdołał wymyślić skutecznego argumentu. Chcąc uniknąć sofizmatu rozszerzenia, poczekam więc na argumenty pana Hitchensa przeciw istnieniu Boga, a następnie odpowiem na nie w moim kolejnym przemówieniu. Tymczasem zwróćmy się ku drugiemu twierdzeniu, że istnieją dobre argumenty wskazujące na słuszność teizmu. Na broszurkach z programem debaty, które otrzymaliście, przedstawiłem w zarysie kilka z nich. Po pierwsze, argument kosmologiczny. Pytanie, dlaczego cokolwiek w ogóle istnieje, jest fundamentalnym pytaniem filozofii. Derek Perfit, wybitny filozof, stwierdza: nie istnieje kwestia bardziej wzniosła niż pytanie o przyczynę wszechświata. Oto dlaczego istnieje coś raczej niż nic. W przeszłości ateiści twierdzili, że wszechświat jest po prostu wieczny i bezprzyczynowy. Dysponujemy jednak dobrymi argumentami, zarówno filozoficznymi, jak i naukowymi, by twierdzić, że wszechświat zaistniał w określonym momencie. W dyskursie filozoficznym idea nieskończonej przeszłości wydaje się absurdem. Pomyślcie tylko, jeśli wszechświat nie miał początku, oznacza to, że liczba zdarzeń w jego historii jest nieskończona. Matematycy jednak uznają, że istnienie nieskończonej liczby zdarzeń prowadzi do wewnętrznych sprzeczności. Na przykład, ile wynosi nieskończoność minus nieskończoność? W sensie matematycznym otrzymujemy wewnętrznie sprzeczne wyniki. Przykład ten ilustruje, że nieskończoność to jedynie idea funkcjonująca w umyśle, nie zaś element rzeczywistości. David Hilbert, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku, napisał: nie można doszukać się nieskończoności w rzeczywistości. Nie istnieje ona ani w przyrodzie, ani też nie stanowi zasadnej podstawy dla racjonalnej myśli. Jedyna rola, jaką odgrywa nieskończoność, to rola idei. Z tego wynika, że skoro przeszłe wydarzenia nie są jedynie ideami, lecz prawdziwymi zdarzeniami, to ich liczba musi być skończona, a zatem serie tych wydarzeń nie mogą ustawicznie się powtarzać, czyli wszechświat musiał mieć początek swego istnienia. Wniosek ten potwierdzają odkrycia astronomii i astrofizyki. Dzięki osiągnięciom współczesnej nauki posiadamy mocne dowody na to, że wszechświat nie jest wieczny, lecz posiada absolutny początek, który miał miejsce około 13 miliardów lat temu w wyniku zdarzenia o charakterze kataklizmu, znanego też jako Wielki Wybuch. Niesamowitość tego wydarzenia podkreśla fakt, iż stanowi ono początek wszechświata dosłownie z niczego, gdyż cała materia i energia, a nawet sama przestrzeń fizyczna i czas zaistniały w chwili Wielkiego Wybuchu. Jak wyjaśnia fizyk P.C.W. Davis, powstanie wszechświata w dyskursie współczesnej nauki nie jest jedynie kwestią narzucenia pewnego rodzaju struktury na istniejący wcześniej chaotyczny stan rzeczy, lecz dosłownie zaistnieniem wszelkich fizycznych obiektów z niczego. Stawia to ateistów w niezmiernie kłopotliwym położeniu. Jak przekonuje Anthony Kenny z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zwolennik teorii Wielkiego Wybuchu, przynajmniej jeśli jest ateistą, musi wierzyć, że wszechświat powstał z niczego i przez nic. A to z pewnością nie brzmi sensownie. Nic nie bierze się z niczego. A zatem, dlaczego istnieje wszechświat? Skąd się wziął? Musi istnieć jakaś przyczyna, która sprawiła, że wszechświat zaistniał. A jako że byt ten jest przyczyną przestrzeni i czasu, sam musi być bezprzyczynowy, ponadczasowy, bezkresny, niematerialny, o niezgłębionej mocy. Co więcej, musi też być osobowy. Dlaczego? Ponieważ owa przyczyna musi sięgać poza przestrzeń i poza czas, czyli nie może być czymś fizycznym bądź materialnym. Otóż istnieją tylko dwie możliwości. Albo mowa tu o obiektach abstrakcyjnych, takich jak liczby lub zbiory,
albo o jakimś osobowym umyśle. Obiekty abstrakcyjne nie są jednak w stanie niczego zapoczątkować, a z tego wynika, że przyczyną wszechświata jest transcendentny, inteligentny umysł. W ten oto sposób argument kosmologiczny wskazuje na osobowego stwórcę wszechświata. Po drugie, argument teleologiczny. W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowców nie przestają zdumiewać odkrycia, które wskazują, że początkowe warunki Wielkiego Wybuchu były precyzyjnie dostrojone dla istnienia inteligentnego życia z taką dokładnością i misternością, że dosłownie przerasta to ludzkie pojmowanie. Owo precyzyjne dostrojenie ma dwojaki charakter. Po pierwsze, gdy prawa natury wyrażane są za pomocą matematycznych równań, znajdują się w nich pewne stałe, jak na przykład stała grawitacyjna. Stałe te nie są determinowane przez prawa natury. Prawa natury pozostają w harmonii z szerokim zakresem wartości dla tych stałych. Po drugie, prócz stałych istnieją też pewne arbitralne wielkości ustanowione jako warunki początkowe, na których funkcjonują prawa natury, na przykład wartość entropii albo równowaga między materią i antymaterią we wszechświecie. Otóż wszystkie te stałe i wielkości mieszczą się w niezwykle wąskim zakresie wartości umożliwiających życie. Gdyby zostały zmodyfikowane chociażby w minimalnym stopniu, wówczas równowaga zostałaby zachwiana i życie nie mogłoby zaistnieć. Podam jeden z przykładów. Gdyby oddziaływanie słabe zostało zmodyfikowane o zaledwie 1/10 do potęgi setnej, wówczas nie mógłby powstać wszechświat, w którym życie byłoby możliwe. Istnieją tylko trzy możliwości wyjaśniające owo niezwykłe precyzyjne dostrojenie. Fizyczna konieczność, przypadek lub projekt. Możemy wyeliminować fizyczną konieczność, gdyż stałe oraz wielkości są niezależne od praw natury. Teoria strun przewiduje, że istnieje około 10^500 różnych potencjalnych wszechświatów, które pozostają w zgodzie z prawami natury. A zatem, czy precyzyjne dostrojenie może być dziełem przypadku? Problem z taką alternatywą polega na tym, że prawdopodobieństwo powstania precyzyjnego dostrojenia przez przypadek jest tak przytłaczająco niewielkie, że nie można go racjonalnie przyjąć. To wielce nieprawdopodobne, że wszystkie stałe oraz wielkości jedynie przez przypadek mieściłyby się akurat w niezwykle małym zakresie wartości umożliwiającym życie. Wiemy już, że istnienie wszechświatów, w których życie jest niemożliwe, jest o wiele bardziej prawdopodobne niż wszechświatów, gdzie życie może powstać. A zatem jeśli nasz wszechświat miałby być dziełem przypadku, wówczas istniałoby przytłaczające prawdopodobieństwo, że byłby to wszechświat uniemożliwiający powstanie życia. Broniąc teorii przypadku, jej zwolennicy byli zmuszeni zaadoptować radykalną hipotezę metafizyczną, a mianowicie, że istnieje nieskończona liczba przypadkowo uporządkowanych i niewykrywalnych wszechświatów, tworzących coś w rodzaju zespołu światów, czy też wieloświat. Przy czym nasz wszechświat jest jedynie częścią tego wieloświata. Gdzieś pośród tego nieskończonego zespołu światów pojawiają się wszechświaty precyzyjnie dostrojone jedynie przez przypadek, a nam przypadło być jednym z owych światów. Pomijając już fakt, że nie istnieją dowody, które potwierdzałyby istnienie takiego zespołu światów, hipoteza ta musi zmierzyć się z przytłaczającym zarzutem. Otóż jeśli nasz wszechświat jest jedynie przypadkowym elementem nieskończonego zespołu światów, wówczas istnieje przytłaczające prawdopodobieństwo, że powinniśmy obserwować wszechświat zupełnie inny od tego, który faktycznie obserwujemy. Roger Penrose oszacował, że powstanie naszego Układu Słonecznego przez przypadkowe zderzenie cząsteczek byłoby nieporównywalnie bardziej prawdopodobne niż istnienie precyzyjnie dostrojonego wszechświata. Prawdopodobieństwo takie jest niezwykle małe, a zatem jeśli nasz wszechświat byłby jedynie przypadkowym elementem zespołu światów, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że powinniśmy zaobserwować uporządkowany obszar nie większy niż nasz Układ Słoneczny. Obserwowane wszechświaty takie jak te są po prostu znacznie liczniejsze w zespole światów niż światy precyzyjnie dostrojone jak nasz. I dlatego powinny zostać przez nas zauważone. Fakt, że nie dysponujemy takimi obserwacjami, zdecydowanie obala hipotezę wieloświata.
A zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że multiwers nie istnieje, przynajmniej zgodnie ze światopoglądem ateistycznym. Ani fizyczna konieczność, ani przypadek nie stanowią więc wiarygodnego wytłumaczenia dla istnienia precyzyjnie dostrojonego wszechświata. Wynika z tego logicznie, że najlepszym wyjaśnieniem jest zatem istnienie projektu. W taki oto sposób argument teleologiczny wskazuje na inteligentnego projektanta kosmosu. Po trzecie, argument moralny. Jeżeli Bóg nie istnieje, nie istnieją też obiektywne wartości moralne. Przez obiektywne wartości moralne rozumiem takie, które są prawomocne i wiążące niezależnie od tego, czy w nie wierzymy, czy też nie. Wielu teistów i ateistów jest zgodnych, że jeśli Bóg nie istnieje, to wartości moralne nie są obiektywne. Michael Ruse, znany filozof nauki, wyjaśnia: współczesny ewolucjonista przyjmuje stanowisko, że ludzie posiadają świadomość moralności, gdyż świadomość takowa jest wartością biologiczną. Moralność to rodzaj biologicznej adaptacji, takiej samej jak powstanie rąk, stóp czy zębów. Etyka rozumiana jako zbiór racjonalnie uzasadnionych i obiektywnych twierdzeń jest czymś złudnym. To piękne, gdy ktoś mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. W ten sposób myśli, że odnosi się do czegoś, co jest ponad nim i poza nim, jednakże odniesie takie nie ma jakiejkolwiek podstawy. Moralność to jedynie narzędzie pomocnicze niezbędne do przetrwania i reprodukcji. Wszelkie głębsze znaczenie jest złudne. Podobnie jak profesor Rus, nie widzę jakiegokolwiek powodu, by, jeśli Boga nie ma, doszukiwać się obiektywizmu w moralności, która wyłoniła się pośród niedoskonale wyewoluowanych ssaków naczelnych, które nazywamy Homo sapiens. I zdaje się, że pan Hitchens się w tym ze mną zgadza. Twierdzi on, że wartości moralne to jedynie wrodzone predyspozycje, które zostały w nas zakorzenione w procesie ewolucji. Predyspozycje te według pana Hitchensa są nieodzowne dla każdego zwierzęcia wyposażonego w instynkty społeczne. Zgodnie z ateistycznym światopoglądem, czyn taki jak gwałt nie przynosi społecznych korzyści i dlatego w procesie rozwoju ludzkości staje się zakazany. Ale w żaden sposób nie dowodzi to, że gwałt jest czynem moralnie naprawdę złym. Zgodnie z założeniami ateizmu nie ma niczego złego w zgwałceniu jakiejkolwiek osoby. Problem jednak polega na tym, że obiektywne wartości moralne istnieją i w głębi serca wszyscy to wiemy. W praktyce moralnej postrzegamy sferę obiektywnego dobra i zła. Czyny takie jak gwałt, okrucieństwo czy znęcanie się nad dziećmi nie są jedynie społecznie nieakceptowanymi zachowaniami, lecz są moralnie obrzydliwe. Pewne rzeczy są faktycznie złe. W podobny sposób możemy przyjąć, że miłość, równość i poświęcenie są prawdziwie dobre. A to z kolei prowadzi nas siłą rzeczy do logicznego wniosku, że Bóg istnieje. Po czwarte, zmartwychwstanie Jezusa. Historyczny Jezus z Nazaretu był niezwykłą postacią. Historycy osiągnęli konsensus, że Jezus zaistniał w historii w atmosferze bezprecedensowego boskiego autorytetu. Autorytetu, by zajmować stanowisko i przemawiać w imieniu Boga. Twierdził, że wraz z nim przyszło na świat Królestwo Boże. I naocznie demonstrując to twierdzenie, prowadził służbę pełną cudów i egzorcyzmów. Jednakże najwyższym potwierdzeniem jego słów było zmartwychwstanie. Jeśli Jezus faktycznie zmartwychwstał, wówczas mogłoby się wydawać, że wydarzył się cud, a zatem dysponowalibyśmy dowodem na istnienie Boga. Większość ludzi sądzi, że zmartwychwstanie Jezusa jest czymś, w co się po prostu wierzy. Istnieją jednak trzy uznane fakty historyczne, uznawane przez większość współczesnych historyków Nowego Testamentu, które najlepiej wytłumaczyć można właśnie zmartwychwstaniem Jezusa. Fakt pierwszy. W niedzielę, po ukrzyżowaniu, pusty grób Jezusa został odkryty przez grupę naśladujących go kobiet. Według Jakoba Kremera, austriackiego specjalisty, zdecydowana większość uczonych utrzymuje stanowczo, że biblijne stwierdzenia dotyczące pustego grobu są wiarygodne. Fakt drugi. Różne osoby w odmiennych okolicznościach były świadkami ukazania się żywego Jezusa po jego śmierci. Jak mówi wybitny krytyk Nowego Testamentu Gerd Ludemann, można uznać za historycznie pewne, że uczniowie po śmierci Jezusa mieli pewne doświadczenia, w których Jezus ukazywał się im jako zmartwychwstały Chrystus. Świadkami tych ukazań były nie tylko osoby wierzące, ale także niewierzący, sceptycy, a nawet wrogowie. Fakt trzeci.
Pierwsi uczniowie zaczęli nagle wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, mimo że nie mieli do tego żadnych podstaw. Żydzi bowiem nie wierzyli w Mesjasza, który miał umrzeć, a tym bardziej zmartwychwstać. Wierzenia żydowskie dotyczące życia pozagrobowego wykluczały też wiarę w zmartwychwstanie z wyjątkiem zmartwychwstania przy końcu świata. Niemniej jednak pierwsi uczniowie wierzyli tak mocno, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, że byli nawet w stanie umrzeć w imię tej prawdy. N.T. Wright, wybitny krytyk Nowego Testamentu, dochodzi do następującego wniosku. Jako historyk nie jestem w stanie wytłumaczyć powstania wczesnego chrześcijaństwa inaczej niż, że Jezus powstał z martwych, pozostawiając za sobą pusty grób. Próby usiłujące znaleźć wytłumaczenie dla wspomnianych trzech wielkich faktów, jak ta, że ciało Jezusa zostało skradzione przez uczniów lub że Jezus tak naprawdę nie umarł, zostały odrzucone przez współczesną naukę. Nie ma po prostu wiarygodnego, naturalistycznego wyjaśnienia dla tych faktów. Dlatego wydaje się, że chrześcijanin jest w pełni usprawiedliwiony, gdy wierzy, że Jezus zmartwychwstał i był tym, za kogo się podawał, a z tego wynika, że Bóg istnieje. I w końcu piąty dowód. Bezpośrednie doświadczenie Boga. Nie jest to argument przemawiający za istnieniem Boga, ale raczej twierdzenie, że możesz wiedzieć o Jego istnieniu w oderwaniu od argumentacji, po prostu doświadczając Go w bezpośredni sposób. Filozofowie określają takie przekonania zdaniami właściwie bazowymi. Nie opierają się one na innych przekonaniach, ale raczej są częścią fundamentu poglądów jednostki. Inne zdania właściwie bazowe to na przykład wiara w realność świata zewnętrznego, wiara w istnienie przeszłości, czy też istnienie innych umysłów podobnych do naszego własnego. Żadnego z owych wierzeń nie można udowodnić. I chociaż wierzenia takie są dla nas bazowe, nie oznacza to, że są arbitralne. Są uzasadnione, gdyż powstają w kontekście pewnych doświadczeń. Kiedy widzę, słyszę i czuję jakieś rzeczy, w sposób naturalny, empirycznie formułuję przekonanie dotyczące istnienia świata fizycznych obiektów. A zatem moje przekonania nie są arbitralne, lecz odpowiednio uzasadnione doświadczeniem. Nie są jedynie bazowe, ale też właściwie bazowe. W taki sam sposób wiara w Boga jest dla tych, którzy Go znają, zdaniem właściwie bazowym, uzasadnionym poprzez nasze doświadczenie Boga. Jeśli to prawda, istnieje niebezpieczeństwo, że argumenty przemawiające za istnieniem Boga mogą właściwie odciągnąć Twoją uwagę od samego Boga. Jeśli szczerze szukasz Boga, On sprawi, że Jego obecność stanie się dla Ciebie oczywista. Nie możemy zanadto koncentrować się na zewnętrznych argumentach, bo wówczas nie zdołamy usłyszeć głosu Boga przemawiającego do naszych własnych serc. Dla tych, którzy słuchają, Bóg staje się bezpośrednią rzeczywistością w ich życiu. Podsumowując, mamy pięć dobrych argumentów, by twierdzić, że Bóg istnieje. Jeśli pan Hitchens chce nas przekonać, że Boga nie ma, musi najpierw obalić wszystkie pięć argumentów, które przedstawiłem, i w ich miejsce stworzyć własną argumentację, by dowieść nieistnienia Boga. A dopóki tego nie uczyni, będę uważał teizm za bardziej wiarygodną wizję świata. Czy mnie słychać? Czy wszyscy mnie słyszą? Okej, panie i panowie, bracia i siostry, towarzysze, przyjaciele, dziękuję, że zechcieliście się ujawnić, jak to powiedział senator Larry Craig na swojej konferencji prasowej. Dziękuję panu Hewittowi i doktorowi Craigowi, że znaleźli się pośród wielu, wielu chrześcijan, którzy zdecydowali się ciepło i gościnnie podjąć wyzwanie, jakie im rzuciłem, rozpoczynając podróż promującą moją nową książkę. I przyjęli mnie pod swój dach, by odbyć najważniejszą ze wszystkich dyskusji. Doprawdy nie wiem, jak wyrazić swą wdzięczność. Dziękuję również miłym, młodym paniom, na które natknąłem się dzisiejszego popołudnia w restauracji The Elephant Bar. Nie spodziewałem się tam zastać grupy pościgowej studentów Biola. Pomyślałem sobie wtedy, Boże, oni są już wszędzie.
Jeśli chodzi o to, co odkryłem podróżując po tym i wielu innych krajach w tej debacie oraz debatując z hinduistami, muzułmanami, Żydami i chrześcijanami wszelkiej maści, otóż zasadniczo podaje się te same argumenty przemawiające na rzecz wiary, zjawisk nadprzyrodzonych czy Boga, istnieją jednak między tymi argumentami pewne interesujące i godne uwagi rozbieżności. Jedna z nich, na którą chciałbym zwrócić uwagę na początku dzisiejszego wieczora, zachodzi między ludźmi pokroju Douga Wilsona, mojego przyjaciela, z którym napisałem książkę Polemikę na temat chrześcijańskiej apologetyki, który określa siebie mianem presupozycjonisty. Innymi słowy, według niego konieczne jest jedynie odkrywanie dzieł Bożej woli w kosmosie i zakładanie, że prawda chrześcijańska już została udowodniona. A tak zwanymi ewidencjonalistami, którzy z całym poważaniem i szacunkiem zaliczają do swojego grona doktora Craiga. Otóż chciałbym na początku powiedzieć, że rozróżnienie pomiędzy presupozycjonalistami i ewidencjonalistami uderza mnie w pierwszej kolejności jako niezwykle urocze, a w drugiej jako nieprawdziwe, a raczej jako rozróżnienie bez różnicy. Dlaczego twierdzę, że urocze? Bo myślę, że to całkiem ujmujące, że ludzie wiary w końcu doszli do wniosku, że oni również potrzebują trochę dowodów, a to całkiem niezły postęp. Przecież gdybyśmy prowadzili tę debatę w połowie XIX wieku, profesor Craig, czy też jego odpowiednik, wiedziałby niewiele albo prawdopodobnie nic o prawach fizyki i biologii. Być może nawet mniej niż ja wiem teraz, czyli i tak całkiem sporo w pewnym sensie. Opieraliby się oni na wierze, na Piśmie Świętym, na objawieniu, na możliwości zbawienia, przejawach łaski, nadziei, na chwałę i być może na teologii naturalnej Peleja. Peley, który zajmował te same gabinety w Cambridge, w których później pracował Karol Darwin, był twórcą teorii zegarmistrza projektanta, której nie muszę wam wyjaśniać, ale pokrótce wspomnę, że zakłada ona, że gdy jakiś tubylec spaceruje wzdłuż plaży i znajduje działający złoty zegarek i nie wie, do czego służy, skąd się wziął i kto go zrobił, ale wie, że nie jest to skała, że nie jest to warzywo, więc musiał mieć jakiegoś projektanta. Przez wiele lat większość chrześcijan utrzymywała analogię Peleja za słuszną, bo byli gotowi przypuszczać, że skoro funkcjonujemy jako mechanizmy, to i musi istnieć jakiś zegarmistrz. Ale i tu dychotomiczny podział na presupozycjonistów i ewidencjonalistów zaczyna dawać się we znaki. Wykazano w sposób skrupulatny i drobiazgowy ku zadowoleniu większości ludzi, nie chcą tutaj uciekać się do argumentów odwołujących się do autorytetu, ale nikt tego już dłużej nie podważa, że nie zostaliśmy zaprojektowani jako stworzenia, ale poprzez mozolną kombinację przypadkowych mutacji oraz selekcji naturalnej wyewoluowaliśmy na gatunek, którym jesteśmy dzisiaj. A więc teraz wierni mogą mówić, teraz, kiedy dysponują tą wiedzą, kiedy staje się ona dostępna dla wszystkich, kiedy rozmyślają o niej i przestali się jej sprzeciwiać, czy też próbować jej zakazać, teraz mogą mówić, ach, tak, naprawdę, po namyśle możemy stwierdzić, że ewolucja była częścią projektu. Jak sami Państwo dostrzegają, nie można ode mnie oczekiwać, że obalę i odeprę pewne argumenty, bo nie ma na to sposobu. Jeśli wszystko, łącznie z ewolucją, która nie jest projektem, jest nie mniej jednak częścią boskiego planu, to wówczas cała przewaga jest po stronie osoby, która chce w to wierzyć. Nie można tego obalić, ale to bardzo słaby argument, gdyż miarą dobrego argumentu jest możliwość jego falsyfikacji, przeprowadzenia wnioskowania falsyfikującego. Dlatego właśnie taką taktykę czy styl argumentacji, którego dzisiaj byliśmy świadkami, nazwałbym na nowo, albo pozwolę sobie powiedzieć, przechrzciłbym na ewidencjonalizm retrospektywny. Innymi słowy, w odpowiednim czasie, jeśli tylko masz wystarczająco dużo wiary, wszystko możesz podpasować pod swoją argumentację. I wy również macie prawo wierzyć, że mający zdolność odczuwania stwórca, jakiś byt, on, ona lub ono, rozmyślnie i świadomie zadał sobie trud przemierzania ogromnych epok narodzin i śmierci gatunków poprzez eony czasu, podczas których wyginęło przynajmniej 99,9% wszystkich gatunków, wszelkich form życia, które kiedykolwiek pojawiły się na Ziemi.
Tak samo jak to prawie się stało z nami jako gatunkiem. Zachęcam was, abyście zapoznali się z niezwykle niepokojącą, piękną, niebywałą relacją autorstwa koordynatora projektu geneograficznego National Geographic. Przy okazji dodam, że możecie wysłać niewielką próbkę z wewnętrznej strony policzka i w ten sposób odnaleźć ślady swojego afrykańskiego pochodzenia. To fascynujące, że możemy śledzić nasze mitochondrialne DNA, które jest wspólne dla wszystkich ludzi, a także innych gatunków, innych naczelnych, innych form życia i w ten sposób się dowiedzieć, z którego miejsca w Afryce się wywodzimy. Wracając do głównej myśli, był taki moment prawdopodobnie około 180 tysięcy lat temu, gdy miało miejsce zatrważające globalne ocieplenie, prawdopodobnie w Indonezji, spowodowane jakimś dramatycznym incydentem klimatycznym, w wyniku którego, jak się szacuje, liczba ludzi w Afryce spadła do około 30-40 tysięcy. Byliśmy tak blisko, by dołączyć do tych wszystkich wymarłych gatunków. Nie znam historii tamtego eksodusu, bo nie jest zapisana ona w żadnych świętych księgach, nie jest opowiedziana w żadnej książce, ani nie jest częścią żadnej przesądnej opowieści, ale jakoś zdołaliśmy wydostać się z Afryki i dotrzeć na chłodniejsze szerokości geograficzne. Ale było niezwykle blisko wyginięcia. A teraz powinniście być w stanie sobie wyobrazić, że całe to masowe wyginięcie, cała śmierć i jej przypadkowość była wolą jakiejś istoty. Macie pełne prawo, by w to wierzyć, jeśli tylko chcecie. I wszystko to musiało się stać po to, by jakaś niedoskonała rasa wyewoluowanych naczelnych miała kiedyś możliwość stać się chrześcijanami i pojawić się dziś na tej oto sali gimnastycznej. Czyli wszystko to wydarzyło się z myślą o nas. To ciekawy rodzaj solipsyzmu, ciekawy rodzaj egocentryzmu. Zawsze mnie wychowywano w wierze, że chrześcijanie to ludzie skromni i uniżeni i że zachowują się z należytą pokorą. Jest jednak wiele arogancji w założeniu, że wszystkie te niesamowite wydarzenia miały miejsce ze względu na nas, że to właśnie my byliśmy zamierzonym i pożądanym rezultatem, a wszystko inne zostało odrzucone. A ogromna rozrzutność tego działania, a ogromne okrucieństwo, ogromna kapryśność, ogromna manipulacja i niekompetencja? Nieważne. Liczy się to, że my istniejemy i jesteśmy ludźmi wiary. W mojej ocenie to nie działa, ale muszę po prostu przyznać, że być może wchodzą tu w grę również kwestie psychologiczne. Jeśli potraficie w to wierzyć, wierzcie. Ja nie jestem w stanie was powstrzymać. Wierzcie, jeśli tylko chcecie. Proszę bardzo. Oczywiście jest rzeczą niemożliwą, jak już powiedziałem wcześniej, by obalić tę wiarę, tym bardziej, że jest wam łatwiej, bo jesteście w tym szczęśliwym położeniu, że z góry znacie efekt końcowy tej wiary. Ale czai się gdzieś tutaj także błędne rozumowanie, czyż nie? Często się mówi i powiedziano to już dzisiaj, a dr Craig podkreślił to wyraźnie, że ateiści twierdzą, że mogą dowieść, że Bóg nie istnieje. Takie twierdzenie pozornie, tylko nieznacznie, a tak naprawdę zasadniczo wypacza to, co od zawsze uważamy. Tak naprawdę nowy ateizm nie jest niczym nowym. Dr Victor Stinger, świetny naukowiec, autor książki Bóg, hipoteza, która się nie sprawdziła, twierdzi, że współczesna nauka udziela licencji na twierdzenie, że Boga z pewnością nie ma. Stinger jednak jest wyjątkiem. Odważnym i śmiałym, ale wyjątkiem. Oto czego dowodzimy. Że po prostu nie ma wiarygodnych i przekonywujących przesłanek, a już na pewno nie ma dowodów, by wierzyć, że taka jednostka jak Bóg w ogóle istnieje. A wszelkie dające się zaobserwować zjawiska, łącznie z kosmologią, do której zmierzam, można wytłumaczyć bez odwoływania się do hipotezy Boga. Nie potrzebujemy założenia o istnieniu Boga. Nasza szkoła myślenia dzieli się na co najmniej dwie, a być może nawet trzy sekcje. Nie istnieje taki termin jak ateizm, czy też ateista. Choć powinien istnieć i gdyby istniał, powiedziałbym, że ja właśnie nim jestem. Nie wierzę, że jesteśmy tutaj jako rezultat jakiegoś projektu, ani też nie wierzę, że poprzez odpowiednie przebłaganie lub przyjmując odpowiednie postawy i przestrzegając odpowiednich obrzędów jesteśmy w stanie pokonać śmierć. Odrzucam to twierdzenie a priori. Nawet gdyby istniała taka siła, której nieistnienia z definicji nie mogę dowieść, nawet gdyby istniała jakaś jednostka odpowiedzialna za zapoczątkowanie wszechświata, która pracowicie majstrowała w niezwykle żmudnej kreacji życia na naszej planetce, to wciąż nie mielibyśmy dowodu, że istota owa ma o nas staranie. Odpowiada na modlitwy, że obchodzi ją, do jakiego kościoła uczęszczamy albo czy w ogóle uczęszczamy. Z kim uprawiamy seks i w jakiej pozycji i w jaki sposób. Co jedliśmy i którego dnia. Czy w ogóle żyjemy, czy też może jesteśmy martwi. Nie ma powodu, by twierdzić, że nie jesteśmy tej istocie całkiem obojętni. A zatem nie możesz przejść z deizmu do teizmu, jeśli nie poczynisz serii niezwykle wspaniałomyślnych dla samego siebie założeń. Deista wciąż ma przed sobą mnóstwo pracy, by wykazać, że jego pogląd prowadzi do odkupienia.
do zbawienia, do zawieszenia ładu naturalnego, na którym dotychczas opierał swoją wiarę, na dowodach naukowych i naturalnych. Ale dlaczego by nie powiedzieć dla odmiany, owszem, ale czasami ten sam ład naturalny, który bez wątpienia wydaje się pełen cudowności, gdy go obserwujemy, który robi wrażenie tym, jak sprzyja życiu, może zostać przypadkowo zawieszony, gdy pojawi się potrzeba cudu. A zatem przy odpowiedniej kapryśności i arogancji okazuje się, że prawa te są niepotrzebne, gdy występuje potrzeba cudu. Wierzący używają nauki i wiary w cuda w sposób pomieszany i niespójny, moim zdaniem. Zauważcie, że różnice pomiędzy mną a doktorem Craigiem nie są intelektualnie lub moralnie ekwiwalentne. W końcu, jeśli doktor Craig chce wygrać ten argument, musi wierzyć i dowodzić czegoś na pewno. Nie twierdzi on, że być może jest jakiś Bóg, lecz raczej, że Bóg musi istnieć, w przeciwnym razie nie byłoby nas tutaj i nie byłoby moralności. Istnienie Boga nie jest dla niego jedynie ewentualnością. Muszę przyznać, że jestem sceptykiem, który wierzy, że wątpliwości są świetnym motorem, świetną siłą napędową wszelkich dociekań, wszelkich odkryć, wszelkiego nowatorstwa i dlatego wątpię. Wydaje mi się, że to osoba, która twierdzi wiem, to musi być prawda, znajduje się w niekorzystnym położeniu. Badania z dziedziny fizyki i biologii znajdują się w zbyt wczesnym stadium, abyśmy mogli wymieniać się pewnikami, zwłaszcza gdy stawka jest tak wysoka. Ujmując to w skondensowanej formie, wydaje mi się, że nadzwyczajne twierdzenia, tak jak to o istnieniu boskiej mocy, którą obchodzimy do tego stopnia, że posyła syna, aby nas wybawił, wymagają naprawdę nadzwyczajnych dowodów. Nie sądzę, aby którykolwiek z dowodów, które usłyszeliśmy od pana Craiga, niezależnie od tego, jak błyskotliwie zostały przedstawione, były wystarczająco nadzwyczajne, by usprawiedliwić skrajne twierdzenia, które poczynił on, opierając się na owych dowodach. Jak powiedział La Rochefoucauld, hipokryzja to hołd składany cnocie przez występek. Ewidencjonalizm retrospektywny uderza mnie z podobną jasnością. To ustępstwo czynione na rzecz potrzeby faktów. Zawsze lepiej jest mieć trochę dowodów obok naszej wiary. Zwróćcie uwagę, co mówi dr Craig w swojej książce. Zacytuję dosłownie. Gdyby zaistniał konflikt pomiędzy świadectwem Ducha Świętego dotyczącym fundamentalnej prawdy chrześcijańskiej wiary a poglądami opartymi na argumentacji i dowodach, to wówczas Duch Święty powinien mieć pierwszeństwo przed poglądami opartymi na dowodach. Craig dodaje, że nie vice versa, ale dobry wydawca powiedziałby mu, że nie musi tego zaznaczyć, bo jego stwierdzenie jest wystarczająco jasne. Powiem to jeszcze raz, gdyby zaistniał konflikt pomiędzy świadectwem Ducha Świętego dotyczącym fundamentalnej prawdy chrześcijańskiej wiary a poglądami opartymi na argumentacji i dowodach, to wówczas Duch Święty powinien mieć pierwszeństwo przed poglądami opartymi na dowodach. To nie jest ewidencjonalizm, to po prostu wiara, założenie a priori. W innym wydaniu to samo zdanie zostało sparafrazowane w następujący sposób. Racjonalna argumentacja w poznawaniu prawdziwości chrześcijaństwa pełni rolę sługi. Wiemy, że chrześcijaństwo jest prawdą, bo mówi nam o tym Duch Święty. I choć można użyć argumentacji i dowodów, by podeprzeć nasze stanowisko, to jednak nie mogą one wziąć góry nad Duchem Świętym. Następnie Craig mówi, że według Biblii żaden człowiek nie znajduje usprawiedliwienia. Nawet ci, którzy nie mają żadnego powodu, by wierzyć, albo mają liczne przekonujące powody, by nie wierzyć, nie znajdują usprawiedliwienia, gdyż ostatecznym powodem ich niewiary jest rozmyślne odrzucenie Ducha Świętego. Tu musi chodzić właśnie o mnie. A więc widzicie, szanowni państwo, w jakim miejscu znajdujecie się według chrześcijańskiej apologetyki. Mówi się tobie, że jesteś marnym grzesznikiem, bez usprawiedliwienia. Rozczarowałeś swojego Boga, który cię stworzył, a twoja niewdzięczność sięgnęła tak daleko, że pozwoliłeś sobie na bunt. Jesteś godny pogardy niczym robak, ale nie trać nadziei. Cały wszechświat został zaprojektowany właśnie z myślą o tobie. Te dwa twierdzenia nie tylko wykluczają się wzajemnie, mają one też równoważyć swoje okrucieństwo i ostatecznie absurdalność. Innymi słowy, dowody traktujemy jako sporadyczne udogodnienia. Szukajcie, a znajdziecie. Pamiętam, jak mówiono mi to wiele razy w kościele, kiedy byłem młodzieńcem. Szukajcie, a znajdziecie. Myślałem, że to złowrogi nakaz, bo wydawał się zbyt prawdopodobny, aby był prawdziwy. Jesteśmy ssakami naczelnymi, które poszukują wzorców. Jeśli nie możemy zdobyć dobrych dowodów, zadowolimy się byle jakimi. Jeśli nie możemy znaleźć prawdziwej teorii, to wystarczy nam teoria spiskowa. Widzimy to cały czas wielką
wielka siła religii polega na tym, że była ona naszą prawdziwą próbą wyjaśnienia rzeczywistości, że dzięki niej owe wzorce przybrały jakąś formę. To wszystko jest zasługą religii. To ona była naszą pierwszą próbą wytłumaczenia astronomii, kosmologii, w pewnym sensie także medycyny, literatury i filozofii. Jako że nie było innych wytłumaczeń, religia stanowiła dla ludzkości wiele praktycznych zastosowań. Pomijmy fakt, że nie wiedziano wówczas, że to zarazki powodują choroby. Kto wie, czy to nie złe duchy? A może choroba jest karą? Pomijmy fakt, że wierzono wtedy raczej w astrologię, a nie astronomię, łącznie z Tomaszem z Akwinu. Pomijmy fakt, że wierzono w diabły oraz że zdarzenia takie jak erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi czy pływy morskie postrzegano jako kary, nie zaś jako naturalne zjawiska zachodzące na stygnącej skorupie ziemskiej. Owo poszukiwanie wzorców poszło za daleko, zdecydowanie za daleko, zwłaszcza w dziedzinie postrzeganej do niedawna jako największa porażka chrześcijaństwa, kosmologii, dziedzinie, o której chrześcijaństwo nie miało żadnej wiedzy i nauczało kompletnych bzdur. Przez większość swojego istnienia chrześcijanie nauczali, że to Ziemia jest w centrum wszechświata, a nam jako gatunkowi przyznano wyłączne panowanie nad nią. Nie można było pomylić się bardziej, a więc... Jak zdołamy dostosować nową kosmologię, nowe fantastyczne odkrycia do starych dogmatów? Jednym z pomysłów jest ten z precyzyjnym dostrojeniem, na który zostawiłem sobie tylko 3,5 minuty. Będę musiał odnieść się do tego tematu jeszcze w późniejszej dyskusji. W gruncie rzeczy to kolejna forma poszukiwania wzorców na podstawie skrajnie ograniczonych dowodów. Większość fizyków jest bardzo niepewna i ma do tego wszelkie prawo, a nawet powiedziałbym, że obowiązek co do przestrzenno-czasowych wymiarów początkowego epizodu, zwanego czasami Wielkim Wybuchem. Znajdujemy się w bardzo, bardzo wczesnym stadium badań i właściwie nie wiemy nawet tego, czego jeszcze nie wiemy o początkach Wszechświata. Spoglądamy na niego z niewyobrażalnie dużej odległości, nie tylko w sensie przestrzennym, umiejscowieni na malutkiej skale, na bardzo niewielkich peryferiach stosunkowo małej galaktyki, próbując rozeznać, jakie były nasze początki, ale także z niewyobrażalnej odległości czasowej i rościmy sobie prawo, by mówić, och, widzimy palec Boży w całym tym procesie. To wyjątkowo aroganckie założenie. Albo zasługuje ono na Nagrodę Nobla z fizyki. Z tego, co wiem, to jeszcze nie dostało. Nie znam żadnego fizyka, który by uważał, że takie założenia są konieczne. Albo z kolei zasługuje na zarzut pychy. Pozwólcie, że przedstawię teraz swoje trzy małe, krótkie zastrzeżenia. A nie jestem fizykiem ani trochę bardziej niż większość z was. Będą to zastrzeżenia z perspektywy laika. Po pierwsze, czy był jakiś istniejący uprzednio materiał, na którym pracowała owa ponadprzestrzenna i ponadczasowa istota? Czy też stworzyła go ex nihilo? Kto zaprojektował projektanta? I czy snując domysły na temat istnienia jakiegoś Boga, jakiegoś projektanta, jakiegoś inicjatora, nie narażacie się na ryzyko pytania, skąd to się wszystko wzięło? Skąd to się wzięło? Zamykając się przy tym w niekończącym się regresie, dlaczego jest tak wiele spadających gwiazd, zapadających się słońc, nieudanych galaktyk, które obserwujemy? Czasami widzimy to za pomocą teleskopu, czasami gołym okiem. Całkowitą porażkę, totalne zniszczenie gigantycznych, niewyobrażalnych obszarów przestrzeni kosmicznej. To precyzyjne dostrojenie, czy też może działanie przypadkowe, kapryśne, okrutne, tajemnicze i niekompetentne? Pomyśleliście kiedykolwiek o nicości, która nadchodzi? Wiemy, że coś teraz mamy, spekulujemy, skąd się to mogło wziąć. Naprawdę zastanawiamy się nad ex nihilo, ale owo nihilo zmierza w naszym kierunku. Nocą na niebie możecie dostrzec galaktykę Andromedy. Zmierza ona w naszym kierunku na kolizyjnym kursie. Czy to jest częścią projektu? Czy została ona precyzyjnie dostrojona, by tego dokonać? Na podstawie przesunięcia ku czerwieni na teleskopie Hubble'a, a raczej dzięki jego oryginalnemu odkryciu, wiemy, że Wszechświat się rozszerza w ogromnym tempie. Sądzono, że tempo to zmniejszy się zgodnie z założeniami fizyki newtonowskiej. Lecz profesor Lorenz Krauss udowodnił, że tempo ekspansji Wszechświata się zwiększa. Wszystko eksploduje jeszcze szybciej. Nicość bez wątpienia nadchodzi. Kto to zaprojektował? Owa nicość nadejdzie, o ile do tej pory nie zostanie zniszczony nasz malutki układ słoneczny, w którym już teraz jest tylko jedna planeta, na której istnieje życie.
Wszystkie inne planety są albo zbyt gorące, albo zbyt zimne, by umożliwić życie, a Słońce ma zwiększyć swoją objętość, spalić nas na wiór, zagotować nasze oceany, a potem umrzeć. Taki sam sposób, jak widzieliśmy, że stało się to z innymi słońcami. To nie jest precyzyjne dostrojenie, szanowni państwo, nawet jeśli jest to dzieło jakiegoś projektanta, to wówczas należałoby go postawić w stan oskarżenia. Przekroczyłem już czas, jestem wdzięczny za waszą uprzejmość i gościnność. Dziękuję. Doktorze Craig, 12 minut na replikę. Jak pamiętacie, w początkowej mowie zapowiedziałem, że będę bronił dwóch zasadniczych twierdzeń. Pierwsze z nich brzmiało, że nie ma dobrych argumentów, by wykazać słuszność ateizmu. O ile dobrze zrozumiałem ostatnią wypowiedź pana Hitchensa, zdaje się, że twierdzenie owo nie stanowi między nami kwestii spornej. I pan Hitchens zgodziłby się, że nie ma dobrych argumentów, by dowieść słuszności ateizmu. Mówi on, nie mam po prostu żadnego pewnego powodu, by wierzyć w Boga, ale tak naprawdę nie podaje argumentów przeciw jego istnieniu. Wydaje się sugerować, że to faktycznie niemożliwe. Ale zwróćcie uwagę, że to wcale nie dowodzi słuszności ateizmu. Co najwyżej zostawia nas z agnostycyzmem, a więc nie wiemy, czy istnieje jakiś Bóg, czyli w najlepszym wypadku pozostaje nam jedynie agnostycyzm. Wydaje się więc, że nie mamy dobrych powodów, by wierzyć, że ateizm jest słuszny. Następnie pan Hitchens poczynił kilka uwag o teorii ewolucji, sugerując, że jest ona co najmniej niekompatybilna z teizmem. Chciałbym zaznaczyć tu dwie rzeczy. Po pierwsze, uważam, że teoria biologicznej ewolucji jest po prostu bez znaczenia wobec prawdy chrześcijańskiego teizmu. Przyjmuje się rozmaite interpretacje pierwszego rozdziału Genesis, a wśród nich i takie, które w żaden sposób nie wiążą się z kreacjonizmem młodej Ziemi. Howard Van Til, profesor w Calvin College, pisze tak. Czy idea szczególnego stworzenia obowiązuje wszystkich, którzy pokładają ufność w biblijnym Bogu Stwórcy? Większość znanych mi chrześcijan, zajmujących się zawodowo naukami przyrodniczymi czy też studiowaniem Biblii, dochodzi do wniosku, że obraz powstania świata oparty na idei szczególnego stworzenia nie jest koniecznym elementem chrześcijańskiego światopoglądu. Nie jest to również odwrót spowodowany rozwojem współczesnej nauki. Święty Augustyn w IV wieku naszej ery, komentując Księgę Genezis, stwierdza, że dni stworzenia niekoniecznie trzeba interpretować dosłownie, a stworzenie świata nie musiało nastąpić kilka tysięcy lat temu. Sugerował, że Bóg stworzył świat z pewną siłą działania, która stopniowo ujawnia się i rozwija z biegiem czasu. Interpretacja ta pojawiła się 1500 lat przed Darwinem, a zatem nie jest to odwrót w obliczu odkryć nauki. Wątpliwości, jakie mógłbym zgłosić co do teorii ewolucji biologicznej, miałyby raczej charakter naukowy, a nie biblijny. A mianowicie to, co zakłada teoria ewolucji, jest niewyobrażalnie nieprawdopodobne. Fizycy Barrow i Tipler w swojej książce Antropiczna zasada kosmologiczna wymieniają 10 kroków w przebiegu ludzkiej ewolucji, z których każdy jest tak nieprawdopodobny, że zanim by się wydarzył, Słońce przestałoby być gwiazdą ciągu głównego, spalając Ziemię. Szacują oni, że prawdopodobieństwo ewolucji ludzkiego genomu wynosi gdzieś pomiędzy 4 do -180 do 110 tysięcznej, a 4 do -360 do 110 tysięcznej. A zatem jeśli ewolucja faktycznie wydarzyła się na tej planecie, to był to prawdziwy cud, a więc dowód na istnienie Boga. Dlatego nie sądzę, by był to argument na rzecz ateizmu, wręcz przeciwnie, dostarcza nam on solidnych podstaw do twierdzenia, że Bóg nadzorował proces biologicznego rozwoju. A zatem chrześcijanie mogą być otwarci na dowody i podążać tam, gdzie one prowadzą. Z kolei, jak mówi Alvin Plantinga, dla naturalisty ewolucja jest jedyną dostępną ewentualnością. Niezależnie od tego, jak niezwykle duże jest nieprawdopodobieństwo, musi się on upierać przy twierdzeniu, że nie istnieje żaden inteligentny stwórca i projektant. Dlatego w pewnym sensie odczuwam współczucie dla ateistów. Nie mogą oni podążać tam, gdzie prowadzą ich dowody. Muszą trzymać się predefiniowanych założeń. Jeśli natomiast istnieje autor precyzyjnego dostrojenia i stwórca wszechświata, to wówczas już w początkowych warunkach Wielkiego Wybuchu mamy wyjaśnienie misternie zaprojektowanego wszechświata, który umożliwia ewolucję oraz istnienie inteligentnych form życia.
Pan Hitchens pyta, a dlaczego Bóg czekał tak długo, potuż te wszystkie straty? Tego typu obawy dotyczące wydajności mają znaczenie jedynie dla kogoś dysponującego ograniczonym czasem bądź ograniczonymi zasobami. W przypadku Boga mówimy natomiast o nieograniczonym czasie i zasobach, a zatem efektywne działanie nie jest tu istotne. Następnie pan Hitchens pyta, dlaczego Bóg zwlekał tak długo z posłaniem Chrystusa? Istoty ludzkie istniały przez tysiące lat na tej planecie przed jego przyjściem. Zasadnicza kwestia dotycząca tego zarzutu nie odnosi się tyle do czasu, lecz do populacji świata. Population Reference Bureau szacuje, że liczba ludzi żyjących kiedykolwiek na naszej planecie wynosi około 105 miliardów, a zaledwie 2% z nich urodziło się zanim pojawił się Chrystus. Eric Krebs z Survey Research Center przy Instytucie Badań Społecznych Uniwersytetu Michigan mówi: Boże wyczucie czasu nie mogło być doskonalsze. Chrystus pojawił się tuż przed gwałtownym wzrostem światowej populacji. Biblia mówi, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna. Naród izraelski został przygotowany na jego przyjście. Pokój narzucony przez Rzymian zdominował świat śródziemnomorski. Był to czas rozwoju piśmiennictwa i nauki. Został przygotowany grunt na przyjście Bożego Syna i w boskim opatrznościowym planie dla historii ludzkości dostrzegamy jego mądrość w zarządzaniu przebiegiem ludzkiego życia i w sprowadzeniu Chrystusa na świat, gdy nadeszła pełnia czasu. Dlatego nie sądzę, aby ta kwestia dostarczała argumentów na korzyść ateizmu. A co z moimi argumentami przemawiającymi na rzecz teizmu? Pan Hitchens poczynił tu kilka ogólnych uwag. Twierdzi na przykład, że trudno jest przejść z deizmu do teizmu. Chciałbym teraz zaznaczyć, że pomylono tu pojęcia. Deizm jest rodzajem teizmu. Teizm obejmuje szeroki wachlarz poglądów, które zakładają istnienie Boga. Deizm to specyficzny rodzaj teizmu, który zakłada, że Bóg nie objawił się światu bezpośrednio. Przedstawiłem liczne spójne argumenty na rzecz teizmu. Pozostają one w zgodzie z wiarą w Boga, który objawił się w osobie Jezusa z Nazaretu. Ale pan Hitchens mówi, musisz tego dowieść z całą pewnością. Wcale nie. Nie twierdzę, że te argumenty dowodzą z całą pewnością na rzecz teizmu. Mówię jedynie, że stanowią one najlepsze wyjaśnienie dla posiadanych przez nas danych, kiedy porównamy je z innymi konkurencyjnymi hipotezami. Uważam, że teizm jest bardziej prawdopodobny niż nieprawdopodobny. Pan Hitchens przytacza moje słowa, mówiąc, świadectwo Ducha Świętego jest podstawą przekonania o prawdziwości chrześcijaństwa i potwierdzam te słowa. Uważam, że obiektywne, wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego stanowi podstawowy sposób, w jaki możemy dowiedzieć się o prawdziwości chrześcijaństwa. W tym argumencie nazwałem to bezpośrednim doświadczeniem samego Boga. Dzięki temu posiadamy zdania właściwie bazowe, czyli wiarę w istnienie Boga i prawdziwość chrześcijaństwa. Natomiast jeśli chcemy pokazać komuś to, co uznajemy za prawdziwe dzięki świadectwu Ducha Świętego, wówczas odwołujemy się do argumentacji i dowodów, tak jak uczyniłem to dzisiejszego wieczoru. A argumentacja oraz dowody, do których się dziś odwoływałem, mają charakter w znacznym stopniu dedukcyjny. Nie jest to retrospektywny ewidencjonalizm, lecz argumenty dedukcyjne. Jeśli przesłanki są prawdziwe, wówczas nie można odrzucić wniosków pod zarzutem nieracjonalności, gdyż wnioski wynikają z logiczną koniecznością z przesłanek. Możesz odrzucić mój wniosek tylko wtedy, jeśli wykażesz, która z moich przesłanek jest fałszywa. Dlatego macie ulotki z programem dzisiejszej debaty z przesłankami dla moich argumentów. Jeśli pan Hitchens nie chce przyjąć moich wniosków, musi najpierw ustalić, których przesłanek nie przyjmuje ze względu na ich fałszywość. A w odniesieniu do argumentu kosmologicznego, zwróćcie uwagę, że pan Hitchens nie zakwestionował, że wszystko, co zaczyna istnieć, ma swoją przyczynę, ani też nie podał w wątpliwość filozoficznych i naukowych argumentów dotyczących początku wszechświata. Zapytał tylko, czy istniał jakiś uprzedni materiał. Odpowiedź brzmi nie. Jak twierdzą Barrow i Tipler, przestrzeń i czas zaczęły istnieć w osobliwości, przed osobliwością dosłownie nic nie istniało. A zatem jeśli osobliwość była na samym początku wszechświata, oznacza to, że mamy do czynienia ze stworzeniem ex nihilo, czyli z niczego, i nie są to przypowiastki religijne czy ludowe. Mówię tu o współczesnej kosmologii. A zatem wydaje mi się, że pierwszy argument pozostaje nieodparty. A co z argumentem o precyzyjnym dostrojeniu? Pan Hitchens powiedział,
Naukowcy są niepewni co do argumentu precyzyjnego dostrojenia. Otóż nie sądzę, by tak było. Sir Martin Rees, astronom królewski Wielkiej Brytanii, powiedział: wydaje się, że prawa rządzące naszym wszechświatem zostały precyzyjnie dostrojone do naszej egzystencji. Gdziekolwiek nie spojrzysz, znajdziesz tego kolejne przykłady. Gdziekolwiek nie zwrócą się fizycy, widzą przykłady precyzyjnego dostrojenia. Erdan McMullen, filozof nauki, mówi: można spokojnie powiedzieć, że kolejna teoria, nawet jeśli będzie całkiem odmienna, będzie dysponować mniej więcej zbliżonymi wartościami liczb, a liczne ograniczenia, które muszą zostać narzucone na te liczby, wydają się zbyt ścisłe i zbyt liczne, aby mogły zupełnie się ulotnić. A zatem to bardzo nieprawdopodobne, że problem precyzyjnego dostrojenia zniknie albo też zostanie w jakiś sposób wyjaśniony. Następnie pan Hitchens odpowiada: zmierzamy w kierunku nicości, ostatecznie jesteśmy z góry skazani na porażkę, a zatem wszechświat nie został zaprojektowany. Nie jest to jednak przekonujący zarzut. Czas trwania jakiegoś obiektu jest nieistotny, gdy mówimy o tym, czy został on zaprojektowany. Wytwory ludzkiej inteligencji i techniki, takie jak komputery czy samochody, w końcu ulegną zniszczeniu i przestaną istnieć. Nie oznacza to jednak, że nie zostały zaprojektowane. Myślę, że prawdziwym zarzutem tutaj może być pytanie, dlaczego Bóg stworzył ludzkość tylko po to, by kiedyś wyginęła. Jednak zgodnie z chrześcijańskim światopoglądem tak nie będzie. Jest to ateistyczne założenie. Zgodnie z chrześcijańskim światopoglądem życie nie kończy się wraz ze śmiercią, a Bóg to zapewnił, wskrzeszając Jezusa z martwych. A zatem ten zarzut nie ma żadnego punktu oparcia przeciw chrześcijańskiemu teizmowi. Wydaje się więc, że argument o precyzyjnym dostrojeniu również pozostaje nieodparty. A co z argumentem z moralności? Bez Boga nie istnieją obiektywne wartości moralne. Pan Hitchens zgadza się z tym, a jednak sam wielokrotnie wypowiada twierdzenia o charakterze moralnym, na przykład potępiając nietolerancję religijną, czy też przemoc podejmowaną w imieniu religii. Czyli przyjmuje on istnienie obiektywnych wartości bez jakiegokolwiek fundamentu. Jako teista mogą przedstawić mu transcendentny fundament dla obiektywnych wartości i powinności moralnych, których istnienie obydwoje potwierdza. Czwarty argument: zmartwychwstanie Jezusa. Pozostał bez odpowiedzi. Pozwólcie, że po prostu przytoczę słowa Andy Wrighta z jego najnowszych badań nad zmartwychwstaniem. Mówi on: pusty grób oraz ukazania Jezusa cechują się tak wysokim historycznym prawdopodobieństwem, że można je uznać za praktycznie pewne, tak jak na przykład śmierć Oktawiana Augusta w 14 roku, czy też zburzenie Jerozolimy w 70 roku naszej ery. A zatem dysponujemy pewnymi podstawami, gdy zakładamy prawdziwość trzech faktów dotyczących zmartwychwstania, o których wspomniałem w początkowym przemówieniu. Nie znajdują lepszego wytłumaczenia dla tych faktów niż to, które przedstawili świadkowie naoczni, a mianowicie, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I w końcu bezpośrednie doświadczenie Boga, dopóki pan Hitchens nie jest w stanie wykazać, że jestem obłąkany bądź cierpię na zaburzenia urojeniowe, wydaje się w pełni racjonalne, że na podstawie mojego bezpośredniego doświadczenia Boga wierzę, że On istnieje i jest to zdanie właściwie bazowe. Uważam, że moje argumenty pozostają nienaruszone, mimo renomy pana Hitchensa. Nie usłyszeliśmy żadnego argumentu na rzecz ateizmu, a zatem w sposób oczywisty szala dowodów przechyla się dziś na stronę chrześcijańskiego teizmu. Mamy tu pewien problem terminologiczny, który może skrywać w sobie coś więcej niż jedynie terminologiczną trudność. Nie próbują tu dowieść, że ateizm jest prawdą. Nie robią tego też inni ateiści. Niektórzy z nas dyskutują, czy w ogóle potrzebujemy jakiegokolwiek określającego nas słowa. Inaczej mówiąc, nie posiadam specjalnej nazwy na moją niewiarę we wróżki zębuszki, czarownicę czy świętego Mikołaja. Po prostu nie sądzę, aby postacie te istniały. Nie muszę dowodzić słuszności a wróżko zębuszkowatości, a święto Mikołaizmu i a czarownictwa. Sądzę, że to osoby, które wierzą w tego typu rzeczy, nigdy nie zdołały przedstawić wiarygodnych i zrozumiałych argumentów dla swojej wiary. Nie mówię tu o agnostycyzmie, bo wydaje mi się niesłusznym, gdy ktoś szuka schronienia w stwierdzeniu, że jest neutralny, mimo że nie posiada żadnych dowodów przemawiających na rzecz jego wiary. Musisz mieć odwagę, by odpowiedzieć na często zadawane pytanie: jesteś ateistą czy nie? I ja odpowiem, że owszem. Nie można mnie określić w inny sposób, nie można określić w inny sposób tego, co myślę, co uważam, moich poglądów politycznych czy innych przekonań. Po prostu nie wierzę w istnienie ponadnaturalnego wymiaru. Nie przedstawiono mi nigdy żadnych dowodów, że istnieje jakiś
cokolwiek dający się zaobserwować, którego nie można by wytłumaczyć w bardziej zadowalający i przekonujący sposób. Kiedy wielki fizyk Laplace prezentował cesarzowi Napoleonowi swój roboczy model Układu Słonecznego, zapytano go: wydaje się, że twój model nie pozostawia już miejsca na Boga. A on odpowiedział: tak, wasza wysokość, a jednak wciąż w pełni działa bez założenia o jakimś bóstwie. A oto w co musielibyście wierzyć, gdybyście uznali, że wszystko zostało zaprojektowane. Doktor Craig przedstawił delikatną parodię tego, co o tym myślę. To nawet mogłoby być prawdą, ale wówczas musielibyście sobie wyobrazić, że gatunek ludzki Homo sapiens istnieje od około 250 tysięcy lat. Inni mówią, że od 200, jeszcze inni od 100 tysięcy. Francis Collins i Richard Dawkins szacują, że właśnie od 100 tysięcy. To nie istotny spór, możemy przyjąć, że gatunek ludzki istnieje od 100 tysięcy. Musicie sobie zatem wyobrazić, że ludzie się rodzą, a właściwie większość z nich się nie rodzi, bo umierają przy porodzie, albo żyją niewiele dłużej. Przychodzą nad przerażający świat, który jest dla nich wielką niewiadomą. Wszystko jest tajemnicą, poczynając od chorób, a kończąc na erupcjach wulkanicznych. Jeśli chodzi o długość trwania życia, to ci, którzy dożyli 20 roku życia, mieli już niezłe szczęście, umierając potem w bólu z powodu słabo wyewoluowanych zębów, a także z innych powodów odziedziczonych w spadku po naczelnych, tak jak na przykład wyrostek robaczkowy, którego nie potrzebujemy. Nasze genitalia wydają się być zaprojektowane przez nieudolną komisję i są prawdziwym nawisem naszego gatunku, albo po prostu umierając z powodu innych braków gatunku spotęgowanych przez niedostatek, wojny, głód, konkurencję itd. I tak oto przez około 98 tysięcy lat niebiosa przyglądają się temu z zupełną obojętnością i nagle wiemy już, do jakiej szkoły chodzą twoje dzieci. A więc niebo przygląda się temu z całkowitą obojętnością i nagle po 98 tysiącach lat myśli sobie: właściwie to już czas najwyższy, by wkroczyć. Nie możemy tak dłużej, dlaczego by nie zadręczyć kogoś na śmierć w Palestynie epoki brązu. Kogoś, kto by nauczał i dawał możliwość zbawienia. Możecie w to wierzyć, ale ja uważam, że projektant, który pomyślał to w taki sposób, jest, a raczej był, bardzo okrutny, kapryśny, działający losowo, nieudolny i niekompetentny. Doktor Craig przedstawia to w taki sposób. No tak, ale od momentu przyjścia Chrystusa rodziło się więcej ludzi, a zatem była to dobra pora pod względem wzrostu populacji. Wciąż jednak mamy mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli o chrześcijańskiej idei, nie dotarła do nich, albo nawet jeśli to została im przekazana przez ludzi, których dr Craig nie uważa za chrześcijan, na przykład przez Mormonów, i nauczana była w sposób rozbieżny, konkurencyjny i tak naprawdę rażąco niekompetentny i nie dający się pogodzić. Ostatnio prowadzi się w kościołach wiele sporów odnośnie tego tematu. Gdzie znajduje się odpowiedź na ten problem? Co z ludźmi, którzy nigdy nie mieli sposobności usłyszeć Ewangelii, albo którzy nigdy jej nie usłyszą, do których nie dotrze, którzy umarli, nie znając jej? Co się z nimi dzieje? Jak mogą zostać zbawieni? Twierdzi się oczywiście, że jakoś tam ci ludzie zostaną objęci łaską, a ja zawsze komentuję to: ach, jak to się dobrze składa. Bo jeśli chcesz czynić założenia tego rodzaju, wówczas dowody są jedynie pomocnicze dla tego, co propagujesz. Nie miałem możliwości... O, jeszcze coś o panu Wright. Napazgoliłem sobie tutaj coś. W pierwszej rundzie, doktorze, powiedział pan, że Anti Wright, imponująca postać, mówi, że nie można inaczej wytłumaczyć sukcesu chrześcijaństwa, jak tylko twierdząc, że jest po prostu prawdziwe. Innymi słowy, Wright mówi, chrześcijaństwo odniosło wielki sukces i ludzie czuli się mocno zmotywowani, by w nie wierzyć, bo po prostu musiało być prawdą. Uważam, że to założenie jest bardzo, bardzo zdradliwe. A jeśli uznamy, że jest pewne, musimy koniecznie odnieść je także do islamu i do mormonizmu. Chodzi mi o to, że te dwie religie rozwijają się niezwykle dynamicznie. Mają w swoich kręgach ludzi gotowych do wielkich poświęceń oraz przodków, którzy w swoim czasie byli absolutnie pewni co do prawdziwości swojej religii i czynili wielkie podboje w jej imieniu. Jeśli uznajesz założenia Wrighta w stosunku do jednej religii, wydaje się, że powinieneś być skłonny, a właściwie zmuszony, poczynić takie samo ustępstwo w odniesieniu do wszystkich innych religii. A wówczas byłoby to nie tylko zdradliwe założenie, ale dla większości z was po prostu wysoce niepożądane. Nie miałem możliwości wcześniej dojść do argumentu moralnego, bo przecież
przekroczyłem czas, za co przepraszam, ale wydaje mi się ciekawe, że obiektywna moralność to taka, którą wybiera pan Craig. Zazwyczaj spór o moralność koncentruje się wokół kwestii, czy jest ona absolutna, czy też względna. Jeśli chodzi o obiektywność moralności, myślę, że to bardzo dobre słowo kompromis i chętnie je przyjmuję. Problem z moralnością w odniesieniu do religii jest następujący. Nie możesz dowieść, że ktoś postępuje choć trochę lepiej, jeśli w kwestii moralności odwołuje się do góry, do jakiegoś nadrzędnego despoty o charakterze niebiańskim. Zadaję na ogół publicznie dwa pytania i zrobię to ponownie, bo robię to z każdym audytorium. Są bardzo proste. Pierwsze, wymieńcie mi, chodzi mi raczej o zakwestionowanie czegoś, a nie o pytanie, wymieńcie jakiś etyczny czyn albo etyczne stwierdzenie, czy też moralny czyn albo moralne stwierdzenie, które mogłoby podjąć lub wypowiedzieć osoba wierząca, a którego ja nie mógłbym wypowiedzieć lub uczynić. Dotychczas nikt nie podał mi żadnego przykładu. Innymi słowy, osoba wierząca nie posiada jakiejkolwiek moralnej przewagi dzięki temu, że może się powołać na boską aprobatę. Natomiast gdy poproszę was, abyście pomyśleli o jakimś podłym czynie podjętym przez kogoś w imię Boga, czy też z powodu wiary, albo o jakimś podłym stwierdzeniu, wymyślenie przykładów już nie sprawiłoby wam tak dużej trudności. Społeczności, w których okalicza się narządy płciowe, są niemal wyłącznie religijne. Tak samo jak społeczności, w których uznaje się samobójcze zamachy bombowe. W Starym Testamencie znajdujemy nakazy ludobójstwa, a także nakazy usprawiedliwienie dla niewolnictwa i rasizmu. Po prostu nie można czerpać praw moralnych i etycznych z tego, co nadprzyrodzone. Natomiast jeśli chodzi o absolutyzm moralny, najczęściej przywołuje się tutaj złotą regułę etyczną, która wydaje się wspólna wszystkim ludziom. Nakaz, by nie czynić innym tego, czego nie chcielibyśmy, aby nam czyniono. Tak naprawdę zasada ta nie pochodzi z kazania na górze, nie wzięła swojego początku z chrześcijaństwa, została pierwotnie zarysowana przez babilońskiego rabina Hillela. Można ją też odnaleźć w dialogach konfucjańskich. Niestety kryje ona w sobie kluczową słabość, jeśli mówimy o obiektywnej, względnej i absolutnej moralności, a mianowicie chcielibyśmy móc przestrzegać tej zasady, ale jest ona dobra tylko wtedy, gdy dobra jest osoba, która ją wypowiada. Inaczej mówiąc, jeśli mówię, że nie uczynię ci nic, z czego nie chciałbym, abyś ty uczynił mnie, to co powinienem zrobić, kiedy stanę twarzą w twarz z Charlesem Mansonem? Chcę, aby uczyniono mu to, czego nie chcę, aby uczyniono mnie. Wszystko inne z pewnością byłoby całkiem względne, a więc dr Craig nie wygrywa tego argumentu, mówiąc, że nie posiadam żadnej wiedzy moralnej, żadnych moralnych skłonności, albo że sam nie potrafiłbym zdecydować, że kopanie w brzuch kobiety w ciąży jest w sposób oczywisty gorsze niż kopanie kobiety, która nie jest w ciąży. Poświadczenie takie jest częścią mojego dziedzictwa jako istoty ludzkiej. Częścią zasadniczej emocjonalnej solidarności, która jest niezbędna w relacjach z innymi stworzeniami, dzięki której dostrzegamy, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Zależymy od siebie nawzajem, mamy zobowiązania i oczekiwania względem siebie i gdybyśmy ich nie mieli i nie próbowali ich spełniać, nie zdołalibyśmy dojść tak daleko, jak nam się to udało. Nie moglibyśmy wyewoluować jako gatunek, nie moglibyśmy utworzyć społeczeństwa. Nie znamy społeczności, w której gwałt, zabójstwo czy krzywoprzysięstwo nie byłoby potępiane. Owe moralne odkrycia, albo jak chcecie je tak nazywać, absolutne wartości moralne, istniały dużo wcześniej niż to, co moglibyśmy rozpoznać jako monoteizm. Podobnie jak z argumentem dotyczącym wolnej woli. Ludzie mówią, w jaki sposób posiadasz wolną wolę? Myślisz, że ją masz? Tak naprawdę to bardzo skomplikowany temat. Według niektórych religii w rzeczywistości nie masz wolnej woli, a o wszystkim decydują niebiosa. Jesteś jedynie czyjąś igraszką w większej rozgrywce. Zakładam, że takie rozumowanie jest jedną z cech charakterystycznych kalwinizmu. Istnieją pewne szkoły islamu, które też mówią, wszystko dzieje się zgodnie z wolą Allaha. Nie ma w tym żadnej twojej woli, jeśli padasz twarzą na ziemię i jesteś posłuszny. A zatem związek pomiędzy religią i wolną wolą nie jest prosty i nieskomplikowany, jak niektórzy myślą, ale ja powiedziałbym, że posiadam wolną wolę. Gdyby mnie zapytano, czemu tak uważam, musiałbym szukać schronienia w filozoficznej ironii i powiedzieć, bo nie sądzę, abym miał inny wybór niż mieć wolną wolę. Przynajmniej wiem, że jestem tu ironiczny i robię to swoim własnym kosztem, bo to ryzyko, które chcę podjąć. Z kolei odpowiedź chrześcijan brzmi: oczywiście, że masz wolną wolę, szef na to nalega.
To w pewien sposób degraduje wolność i przewartościowuje ideę woli. Wydaje mi się też, że jest coś degradującego w stwierdzeniu, że możemy czerpać moralność w ten sam sposób z góry i że my sami nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie mamy godności i szacunku dla samych siebie, że brakuje nam charakteru, by rozpoznać dobre czyny i dobre stwierdzenie, kiedy je słyszymy lub kiedy chcemy je wykonać. Ten służalczy element religii, wiem, że nie jest to ścisły temat dzisiejszej debaty, wiem o tym, ale wkurza mnie to, gdy muszę całkiem go porzucić. A więc ta idea ukryta gdzieś w religijnych pobudkach jest tak naprawdę pragnieniem, aby być zniewolonym. Pragnieniem nieugiętego, niezmiennego niebiańskiego autorytetu, coś w rodzaju niebiańskiej Korei Północnej, która odbierze nam możliwość decydowania i przeznaczy nas jedynie do uwielbiania, chwalenia i dziękowania wielkiemu wodzowi i jego synowi, drogiemu przywódcy powieki wieków. Cieszę się, że nie istnieją dowody, które wskazywałyby, że tak jest naprawdę. Dziękuję. Teraz rozpoczynamy czas przesłuchania, który podobnie jak w czasie procesu pozwala osobie pytającej jedynie zadawać pytania, a osobie odpowiadającej jedynie odpowiadać bez powtarzania pytania, czy też robienia uników. Najpierw 6 minut pytań pana Craiga do pana Hitchensa, następnie zmiana. Doktorze Craig, proszę pytać. Okej, zacznijmy od tego, czy istnieją dobre argumenty, by sądzić, że ateizm jest prawdziwy. Wydaje mi się, że jesteś tu ambiwalentny, przedefiniowujesz ateizm jako a-teizm albo non-teizm lub nie-teizm, bo to dokładnie to oznacza. Ale jak rozróżnisz rozmaite odmiany non-teizmu, na przykład ateizm, agnostycyzm, albo pogląd weryfikacjonistów, którzy zakładają, że stwierdzenie Bóg istnieje jest po prostu pozbawione znaczenia. Istnieją różne szkoły ateizmu, tak jak sam mówisz, ale nie jestem w stanie stwierdzić, że ateizm jest prawdą, gdyż jest on stwierdzeniem, że pewne twierdzenie nie jest prawdą. Chciałbym, żebyś to dobrze zrozumiał, bo ciągle do tego wracasz. Poświęciłem już temu tematowi trochę czasu. Powiedziałem, że ateizm sam w sobie nie jest poglądem czy jakimś systemem. Po prostu twierdzimy, że możesz sobie poradzić i to prawdopodobnie nawet lepiej, bez założenia o istnieniu Boga i że nikt, kto chciałby skłonić nas do czczenia jakiegoś Boga, nie byłby w stanie wymyślić wystarczająco dobrego powodu, by nas do tego przekonać. A zatem twoja definicja ateizmu albo non-teizmu obejmuje całą różnorodność światopoglądów, takich jak agnostycyzm, a także to, co zwyczajowo zwie się ateizmem oraz weryfikacjonizm. Który z tych światopoglądów skupionych pod wspólną nazwą ateizm podzielasz? Jesteś ateistą, który twierdzi, że Bóg nie istnieje? Czy może po prostu powstrzymujesz się od wiary w Boga tak samo, jak czyni to agnostyk? Okej. W pewne dni... Nie będę aż tak uprzejmy. W pewne dni bywa, że jestem wielkim wielbicielem Thomasa Huxleya, adwersarza, biskupa Wilberforce'a w słynnej debacie oksfordzkiej, która odbyła się w Muzeum Historii Naturalnej na temat darwinizmu w połowie XIX wieku. Zwano go buldogiem Darwina, dzisiaj powiedzielibyśmy raczej pitbullem, i który sprawił niezłe baty poczciwemu biskupowi. Jednak nie mogę mu podziękować za ukucie terminu agnostycyzm, ani też za poglądy dotyczące darwinizmu społecznego, bo niektóre z nich są raczej mało atrakcyjne. Chciałbym, abyś odpowiedział na moje pytanie. Tak, bo uważam, że agnostycyzm jest wymijający. Jeśli chodzi o mnie, to gdy mówisz o mocy Ducha Świętego i tego typu rzeczach, to dla mnie to jest pozbawione znaczenia. Sorry, próbowałem, ale to biały szum. To tak jakby powiedzieć, jest tylko jeden Bóg, a Allah jest jego prorokiem. Jakiś bełkot. Jest nas wielu, przykro mi, ale jest wiele osób, które tak sądzą. To prawda, że religia... Panie Hitchens, muszę pana ponaglić, bo czas leci. Śmiało, proszę ponaglać. Jaki jest dokładnie pana pogląd? Stwierdza pan, że Bóg nie istnieje, czy jedynie wstrzymuje się pan od poglądu? Wydaje mi się, że raz już powiedziałem, że nie znalazłem nigdy przekonujących dowodów na istnienie czegoś. Naprawdę próbowałem, przestudiowałem dostępne dowody i argumenty, które pozwolę sobie to powiedzieć, będę miał czelność, by to powiedzieć, istnieją jedynie w umysłach swoich. Z
wyjątkiem percepcji w stylu powieści Henry'ego Jamesa, gdzie pewne rzeczy wydają się niektórym ludziom tak prawdziwe w ich umysłach, że są uznawane za jakąś potęgę na świecie. No tak, ale to obiektywna kwestia, a zatem twierdzisz, że Bóg nie istnieje. Chciałbym teraz wiedzieć, czy masz jakieś uzasadnienie dla takiego twierdzenia. Chyba się rozłączyłem. Nie, nie, słuchać się dobrze. Na pewno? Czy masz jakieś argumenty prowadzące do wniosku, że Bóg nie istnieje? Myślę raczej, zastanawiam się, czy teraz może przynudzam. Powiedziałbym raczej na odwrót, że uznaję wszystkie argumenty za istnieniem Boga za błędne bądź nieprzekonujące. I musiałbym jeszcze dodać, choć nie jest to powód, dla którego nie wierzę, że czułbym się bardzo przygnębiony, gdyby istnienie Boga było prawdą. Ale to całkiem inna kwestia. Nie twierdzę, że ateizm prezentuje moralną wyższość, to byłoby ryzykowne stwierdzenie. Nie zgodziłbym się również ani trochę, że jest moralnie podrzędny, ale przynajmniej można nas, ateistów, uwolnić od zarzutu myślenia życzeniowego. Czy zgodziłbyś się, że brak dowodu prawdziwości nie jest dowodem fałszywości? No właśnie, nie jestem tego taki pewien. Porozmawiajmy teraz chwilkę o argumencie moralnym. Myślę, że źle go zrozumiałeś. Biorąc pod uwagę stawkę, doktorze, przepraszam, ale biorąc pod uwagę stawkę, czyli to, że nie rozmawiamy o jednorożcach, wróżkach, zębuszkach czy krasnalach, ale o jakimś autorytecie, który miałby dawać innym ludziom prawo, by mówić mi, co powinienem robić w imię Boga, a więc jeśli ktoś czyni tego typu stwierdzenia, nie mając na nie dowodów, to wydaje mi się, że to nie lada sprawa. Z pewnością to nie lada sprawa, ale zastanawiam się, rzucasz tu wielkie, wielkie twierdzenia i dlatego twoje dowody powinny być wspaniałe, imponujące i myślę, że to brak owej wspaniałości uderza mnie w pierwszej kolejności. Ostatnie pytanie, doktorze. Zajmijmy się argumentem moralnym. Mam wrażenie, że źle go zrozumiałeś. Nie poruszam tu kwestii tego, czy możemy wiedzieć, czy też nie, co jest dobre i złe, albo że potrzebujemy Boga, aby nam powiedział, co jest dobre, a co złe. Chodzi raczej o to, że potrzebujemy pewnego obiektywnego fundamentu dla dobra i zła. Czy nie jest tak, że zgodnie z twoim światopoglądem moralność jest jedynie społeczno-biologicznym produktem ubocznym procesu ewolucji? I fakt ten nie zapewnia nam żadnego obiektywnego fundamentu dla wartości i powinności moralnych? To może być prawda. Jak najbardziej to może być prawda. Nie chciałbym być redukcjonistą, ale to całkiem możliwe, że moralność ma charakter czysto ewolucyjny i praktyczny. Chcemy myśleć, że w naszej miłości do innej istoty kryje się coś więcej, ale nie dodaje to ani trochę moralnego znaczenia czy wagi argumentowi moralnemu i dlatego nie wierzę w istotę nadprzyrodzoną, to błąd formalny. Non sequitur. Panie Hitchens, pana pytania dla doktora Craiga. Dobrze. Chciałbym wiedzieć najpierw następującą rzecz. Powiedziałeś, że w historii Jezusa z Nazaretu obecna była służba cudów i egzorcyzmów. Mówiąc o egzorcyzmach, masz na myśli to, że wierzysz też w diabły? Chodziło mi o to, że większość historyków jest zgodna, że Jezus z Nazaretu dokonywał cudów oraz przeprowadzał egzorcyzmy. Nie wypowiadam się, ani też nie robią tego historycy, na temat realności demonów, ale mówimy, że Jezus dokonywał egzorcyzmów i uzdrowień. Czyli wierzysz w to, że Jezus z Nazaretu sprawił, że demony opuściły ciało szaleńca i weszły w trzodę świń, które następnie rzuciły się po gadareńskich zboczach do morza? Czy wierzę w historyczność tego wydarzenia? Tak. Czy to nie byłyby czary? Nie, byłaby to ilustracja mocy Jezusa do panowania nad siłami ciemności, a zatem ilustracja boskiego autorytetu, który posiadał i którego używał. Jak już mówiłem, było to unaocznieniem poczucia boskiego autorytetu, jaki posiadał Jezus z Nazaretu i w imię którego nawet moce ciemności były mu podległe. Niezależnie od tego, czy myślisz, że był prawdziwym egzorcystą, czy też tylko wierzył, że nim jest, co jest historycznie niepodważalne, to fakt, że miał on to radykalne poczucie boskiego autorytetu, co wyrażał poprzez egzorcyzmy i uzdrawianie. Dobrze. Czy wierzysz więc, że narodził się z dziewicy?
Tak, wierzę w to jako chrześcijanin. Nie podjąłbym się próby przedstawienia historycznego dowodu i nie jest to częścią mojej argumentacji w dniu dzisiejszym, lecz jako chrześcijanin w to wierzę. Wiem, że wierzysz w zmartwychwstanie, lecz w temacie spójności Biblii, w jednej z Ewangelii powiedziano, że w czasie ukrzyżowania groby w Jerozolimie się otworzyły, a zamieszkujący je chodzili po ulicach, pozdrawiając swoich starych przyjaciół. Brzmi to, jakby zmartwychwstanie było codziennością w Jeruzalem. To Ewangelia Mateusza dołącza ten opis do opisu krzyżowania. Tak, jak mówiłem, w czasie ukrzyżowania. Zgadza się, w czasie ukrzyżowania mówi, że pojawili się święci Starego Testamentu w Jerozolimie i jest to część opisu ukrzyżowania. Czy w to wierzysz? Nie wiem, czy Mateusz zamierzał przedstawić to jako obraz apokaliptyczny, czy chciał, aby odbierano to literalnie. Nie studiowałem tego zagadnienia dogłębnie i jestem otwarty na argumenty za i przeciw. Widzisz, powód, dla którego cię tak przyciskam, jest następujący. Wiemy z Pisma Świętego, że magicy Faraona również czynili cuda. W końcu Aaron był w stanie ich przebić swymi cudami, lecz chciałbym zasugerować, że nawet fakt, że prawa natury mogą być złamane, by cuda mogły się wydarzyć, nie wskazuje na prawdę doktryny, którą osoba je czyniąca głosi. Myślę, że masz rację. Tak więc ktoś mógłby wyganiać demony ze świń i nie oznaczałoby to, że jest synem Boga. Myślę, że masz rację. Byli nawet żydowscy egzorcyści. Jedyne, co chciałem zaznaczyć, to fakt, że Jezus miał poczucie boskiego autorytetu, na co wskazywało wypędzanie demonów nie w imieniu Boga. Jezus nie czynił cudów poprzez modlitwę do Boga, lecz czynił to w autorytecie swojego imienia. Odwoływał się do swojego autorytetu, a to było niesłychane w tamtych czasach i został za to ukrzyżowany, ponieważ wydawało się, że jest to bluźniercze. Bluźnierstwem było również obwoływać się Mesjaszem. Ludzie, którzy go oceniali, czyli żydowski Sanhedryn, myśleli, że jego twierdzenia nie są prawdziwe. Tak więc jeśli opierasz się na naocznych świadkach, to warto pamiętać, że ludzie, o których wiemy, że z całą pewnością tam byli, myśleli, że jest on oszustem. Rozumiem, myślę, że mam już obraz tego, w co wierzysz, zakładasz jego preegzystencjonalną boskość. Jest to opcja presupozycjonistyczna. Nie jestem presupozycjonistą. Mam dla ciebie kolejne pytanie. Ile w twoim mniemaniu jest fałszywych religii na świecie? Nie wiem, ile w ogóle jest religii na świecie, więc nie... Czy mógłbyś wymienić... Dobrze, spróbuję to lepiej sprecyzować. Przyznaję, że było to źle skonstruowane pytanie. Czy uznajesz jakieś religie za fałszywe? Przepraszam? Czy uznajesz jakieś religie za fałszywe? Tak, oczywiście. Czy mógłbyś wymienić jedną z nich? Islam. To dużo. Przepraszam? To dużo. Zgadza się. Czy uważasz głoszenie fałszywej religii za moralne? Nie. Więc religia jest odpowiedzialna za sporo zła na tym świecie. Oczywiście. Zgadzam się z tym, potwierdzam. Gdybym urodził się dziś w Arabii Saudyjskiej, wolałbyś, abym był sobą czy muzułmaninem Wahhabi? Czy co bym wolał? Czy wolałbyś, abym był ateistycznym dzieckiem? Czy wahhabickim dzieckiem? Cóż, nie mam żadnych preferencji z zakresu, kim byłbyś. Okej. Aż tak źle. Okej. Przepraszam. Zostało mi kilka sekund, a chcę zadać ważne pytanie i nie powinienem go spalić. Czy są jakieś chrześcijańskie denominacje, które uważasz za fałszywe? Oczywiście. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie? Cóż, nie jestem na przykład kalwinistą. Myślę, że pewne założenia teologii reformacyjnej są błędne. Jestem raczej po stronie obozu Wesleya. Lecz są to różnice w obrębie braterstwa. Nie powinniśmy na ich podstawie zwalczać się nawzajem. W chrześcijańskim obozie istnieje olbrzymia wielość perspektyw. Zakładam, że część moich poglądów jest fałszywa, choć robię co mogę, by moja teologia była poprawna. Robię co mogę, lecz myślę, że każdy z nas uzna, iż żaden człowiek nie posiada poglądów w 100% zgodnych z każdą kreską i kropką chrześcijańskiej doktryny. Zanim pan Hitchens wywoła nową falę wojen religijnych pomiędzy chrześcijanami, przejdźmy do odpowiedzi. 7 minut dla każdego. Doktorze Craig, 7 minut.
Okay. Cóż, myślę, że jest aż nadto wyraźne, że w dzisiejszej debacie nie usłyszeliśmy dobrych argumentów na potwierdzenie tezy, iż to, co normalnie jest zwane ateizmem, czyli twierdzenie, że Bóg nie istnieje, jest prawdziwe. Pan Hitchens wstrzymuje się od wiary w Boga, lecz nie jest w stanie dostarczyć nam żadnych argumentów na potwierdzenie tezy, że Bóg nie istnieje, co mogłoby być nazwane pozytywnym ateizmem. Stwierdza, że rodzaj ludzki istnieje od 100 tysięcy lat, lecz udzieliłem już na to odpowiedzi. Nie ilość lat, lecz populacja jest tutaj istotna, a tylko 2% ludzkiej populacji żyło w czasach przed Chrystusem. W tym czasie Bóg nie pozostawał obojętny na los tych ludzi, lecz raczej przygotowywał ludzkość na przyjście Chrystusa tak, że we właściwym momencie Chrystus przychodzi na świat. Ludzie, którzy byli wierzący, nie znając Chrystusa, są również zabezpieczeni. Biblia mówi, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach. Święty Paweł mówi, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, ale bowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Tak więc ci, którzy żyli przed Chrystusem, byli objęci Jego ofiarą i będą sądzeni na podstawie informacji, które były im dostępne poprzez objawienie ogólne. Podobnie jest z ludźmi, którzy nie słyszeli Ewangelii w dzisiejszych czasach. Będą sądzeni na podstawie informacji, które posiadają i tego, jak na nie reagowali. Nie nam ich sądzić. Zostawiamy sąd w gestii sprawiedliwego, świętego i miłosiernego Boga, który będzie sądzić ludzi na podstawie ich reakcji na objawienie, do którego mieli dostęp. Więc nie słyszeliśmy dziś żadnego argumentu na nieistnienie Boga. Ja natomiast zaprezentowałem 5 argumentów, które wskazują, że chrześcijański teizm jest prawdziwy. Po pierwsze, argument kosmologiczny. Pan Hitchens nie sprzeciwił się żadnemu z założeń tego argumentu, co każe sądzić, iż mamy dobre podstawy do wiary w osobowego Twórcę Wszechświata. Argument teleologiczny. Ponownie to, co stwierdziłem w moim ostatnim wystąpieniu w dziedzinie dostrojenia Wszechświata, które jest świetnie opisane przez nas, naukę, pozostało bez odpowiedzi. Fakt natomiast, iż zdążamy do nicości, jak to ujął, jest założeniem ateistycznym, a nie chrześcijańskim i jako takie nie obala hipotezy stworzenia. A co z argumentem z moralności? Pan Hitchens mówi, musiałbyś udowodnić, że ludzie wierzący w Boga postępują lepiej. Lecz mój argument na tym nie polega i mam nadzieję, że dla wszystkich jest to jasne. Mój argument mówi, że bez Boga jako transcendentnego fundamentu prawa moralnego jesteśmy zagubieni w socjokulturowym relatywizmie. Kimże jesteś, że chcesz sądzić nazistowską etykę jako złą? Kimże jesteś, że chcesz sądzić etykę starożytnego hinduizmu jako złą? Kimże jesteś, że chcesz sądzić doktrynę apartheidu jako złą. Wszystko to jest rezultatem socjokulturowej ewolucji i nie istnieje obiektywny fundament poza Bogiem. Pan Hitchens mówi również, wymień jeden moralny uczynek, którego osoba niewierząca nie mogłaby wykonać. Cóż, jest to trywialne w swojej łatwości. Jeśli Bóg istnieje, to istnieje cała masa moralnych zachowań, których niewierzący nie jest w stanie spełnić. Uczestniczyłem w zeszłym tygodniu w dyskusji w Dallas, gdzie Mr. Hitchens zażądał tego samego, gdy z pierwszego rzędu natychmiast wyskoczył pastor, krzycząc, a co z dziesięciną? Zostawiam ten problem pastorom do przemyślenia, lecz oczywiste jest, iż tylko osoba wierząca podjęłaby się tego zadania. A co z pierwszym i najważniejszym przykazaniem? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej siły swojej, z całego umysłu swego. Jest to uczynek, który może być spełniony jedynie przez osobę wierzącą. Żaden niewierzący nie jest w stanie sprostać nawet temu najbardziej fundamentalnemu moralnemu nakazowi. Wszystko to jest jednak poza zakresem argumentu z moralności. W ateizmie bowiem nie istnieją żadne moralne zobowiązania.
Cokolwiek zachodzi w naturze, jest poprawne. Pan Hitchens nie jest w stanie podać obiektywnego fundamentu prawa moralnego. Massimo Piglucci jest filozofem biologii i oto co mówi o ateizmie. W ateizmie nie istnieje nic takiego jak obiektywna moralność. Moralność w kulturze ludzkiej jest owocem ewolucji. I co jest moralne dla ciebie, nie musi być moralne dla twojego sąsiada, a już z całą pewnością nie dla człowieka po drugiej stronie oceanu. Dlaczego myślisz, że twój osobisty system moralny jest prawdziwy, a wszyscy inni są w błędzie? To, co nazywamy zabójstwem lub gwałtem, mówi, jest niezwykle powszechne pomiędzy różnymi rodzajami zwierząt. Lwy na przykład popełniają dzieciobójstwo i jest to na porządku dziennym. Czy potępiamy te czynności? Nie wiem nawet, co by miało to oznaczać, ponieważ lew nie rozumie, czym jest moralność. Moralność, mówi, jest wynalazkiem ludzkości. Jest tylko konwencją, którą ludzkość zaadoptowała, by według niej żyć, lecz nie jest obiektywna. Dzisiejszego wieczora oferuję panu Hitchensowi niewzruszony, transcendentny fundament wartości moralnych, który, jak mi się wydaje, tak desperacko stara się on odnaleźć. Co ze zmartwychwstaniem Chrystusa? Pan Hitchens ewidentnie nie zrozumiał argumentu N.T. Wrighta. Argument ten twierdzi, że pochodzenie wiary apostołów w zmartwychwzbudzenie Chrystusa przez Boga jest tak niejudaistyczne, tak bardzo antycharakterystyczne, iż należy wytłumaczyć, co przywiodło ich do zaadoptowania tak radykalnej mutacji żydowskich wierzeń, jak wiara w umierającego i zmartwychwstającego Mesjasza. Wright twierdzi, że jedyną rzeczą wystarczająco przekonywującą jest pusty grób i pośmiertne objawienia Chrystusa. Oto dlaczego Wright konkluduje, że pewność zmartwychwstania jest porównywalna z pewnością, iż Jeruzalem zostało zburzone w roku 70 naszej ery. Tak więc należy przynajmniej właściwie zrozumieć argument, z którym się zmagasz. Myślę, że jedynym wyjaśnieniem jest to, którego udzielili apostołowie, a mianowicie, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I na koniec argument doświadczenia Boga nie został skomentowany. Bóg jest realny dla mnie i mam pełne prawo do wiary w Niego na podstawie tego doświadczenia, tak samo jak mam prawo wierzyć w realność otaczającego mnie świata, czy realność przeszłości na podstawie swoich doświadczeń. Tak więc podsumowując, mamy 5 dobrych powodów, aby wierzyć w że chrześcijaństwo jest prawdziwe, żadnego powodu, by wierzyć, że ateizm jest prawdziwy i dlatego myślę, że chrześcijański światopogląd jest światopoglądem bardziej racjonalnym. Myślę, że to... Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Tertullian powiedział coś takiego, co jest różnie tłumaczone. Credo quia absurdum. Wierzę, ponieważ to absurd. Nieprawdopodobieństwo czegoś, nieprawdopodobieństwo, że ktoś by to sfabrykował, na przykład, że Żyd mógłby uwierzyć w coś tak niezwykłego, jest świadectwem prawdziwości. Jestem pewien, że nie ma na tym miejscu takiej osoby, która nie pomyślałaby, iż jest to zbyt łatwe, zbyt wygodne. Śledziłem kiedyś karierę kobiety znanej powszechnie w mediach jako Matka Teresa, albańskie imię Agnes Bojaksiu, katolickiej fanatyczki, działającej w regionie Kalkuty. Każde stadium jej kariery pod kątem jej kandydatury do beatyfikacji, a następnie kanonizacji. Kanonizacja wymaga według Watykanu świadectwa cudu dokonanego poprzez pośmiertne wstawiennictwo. Cud został ogłoszony, kobieta z Bengalu, szczęśliwie również oddana katoliczka, poprzez przyciskanie do brzucha medalika z Matką Teresą sprawiła, że guz zniknął lub też tak twierdziła. Wszyscy świadkowie odwołali swoje wcześniejsze zeznania, wszyscy lekarze udzielili o wiele lepszego wyjaśnienia, w jaki sposób została uleczona z opuchlizny oraz jakich leków użyto i tak dalej, lecz oni wciąż się przy tym upierają. Muszą trzymać się tej procedury, ponieważ co doprowadzi do niewypowiedzianych cierpień w Indiach, ponieważ poprowadzi to do uwiarygodnienia szamaństwa, medycyny wstawienniczej zamiast prawdziwej medycyny. Wszystko to, ten straszny spektakl w imię wiary. I tak się składa, że obserwowałem każdy etap tego procesu i mogę powiedzieć jedno, roznieczenie religijnej plotki jest niesłychanie łatwe. Zawsze możesz liczyć na łatwowierność niepiśmiennych, przestraszonych, niedokształconych ludzi.
i nie ma piśmiennych, potwierdzonych, odpowiednio uwiarygodnionych świadków w Ewangeliach. Jest to, i możecie to sami potwierdzić i się tego trzymać, ponieważ w tym jesteście dobrzy, wymaga to aktu wiary. Po drugie, w temacie moralności. Faktycznie, Doug Wilson stwierdził, że dziesięcina jest uczynkiem, którego nie jestem w stanie wykonać. Nie przesuwam tu granicy. Nie wydaje mi się natomiast, abym mógł określić oddanie całego mojego majątku Kościołowi Świętego Andrzeja jako akt moralny. Jedynym wyzwaniem, któremu nie byłem faktycznie w stanie sprostać, czuję, że powinienem się tym podzielić, powiedziano mi: słuchaj, na pewno nie jesteś w stanie zrobić następującej rzeczy. Nigdy nie powiesz: ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie, lecz również nikt z was, jako ludzi wierzących, nie śmielibyście. Byłoby to bluźnierstwem. Jest tylko jedna osoba, która może to zrobić, patrząc również z waszej perspektywy. Tak więc z całym szacunkiem, panie i panowie, moje wyzwania są aktualne. Nie wykazano, że nie mógłbym być moralną osobą, pomimo mojej niewiary, i z pewnością nie zostało udowodnione, że niewiara jest gwarantem, że z wiara będzie... Zacznę ponownie. Że niewiara uczyni cię złym. Wspomniałeś o takich rzeczach jak apartheid i nazizm. Cóż, pozwól, że się z tym rozprawię. Ludzie często mówią: a co z przestępstwami i nieprawością świata niewierzących? Apartheid w RPA był tworem holenderskiego kościoła reformowanego. Był uzasadniany teologicznie jako obdarowanie ziemią obiecaną dla chrześcijańskiej grupy religijnej, w której to doktrynie wszyscy pozostali mieli im pokornie służyć. Dopiero gdy holenderski kościół reformowany został pod presją zmuszony do zaprzestania głoszenia swoich rasistowskich poglądów, system apartheidu mógł zostać rozmontowany. Dyktatura w Grecji w 67 do 74. Ortodoksyjny kościół grecki ogłaszał Grecję dla chrześcijańskich Greków. Rosyjski kościół ortodoksyjny w dzisiejszych czasach, choć może to właśnie jeden z kościołów, których nie uważasz za chrześcijański, nie wiem, lecz stał się on ostatnio obrońcą dyktatury Władimira Putina. Produkują oni, tak, to znaczy kościół prawosławny, ikony przedstawiające Józefa Stalina z aureolą, by rozprowadzać je wśród najbardziej radykalnych rosyjskich nacjonalistów i szowinistów, dla których Kościół ten stał się duchowym schronieniem. W nazistowskich Niemczech modlitwy były odmawiane każdego roku w urodziny Führera, w kościołach, gdzie proszono dla niego o pomyślność. Pierwszy konkordat podpisany przez Mussoliniego i przez Hitlera to konkordat z Watykanem. Jeśli zamieniłbyś słowo faszyzm z jakiegokolwiek źródła historycznego z lat 1920 i 30 i wstawił w to miejsce słowa chrześcijańska prawica lub raczej katolicka prawica, to nie musiałbyś zmieniać nic w pozostałej części zdania. Trzecim natomiast członkiem osi było Imperium Japońskie, dowodzone przez człowieka, który twierdził, że sam jest Bogiem i dla którego każdy Japończyk był sługą i musiał wyznać swojego Boga. Wszystkim tym ludziom wmawiano: bez cesarza nic byśmy nie wiedzieli. Nie wiedzielibyśmy, co robić. Skąd mielibyśmy wiedzieć, jak się zachowywać? Bez niego ludzie uprawialiby seks na ulicach. Byłby chaos, nikt nie znałby swoich granic. Bez naszego Boga bylibyśmy jak bez steru. Wielu Japończyków, donoszę o tym ze smutkiem, wciąż w to wierzy. Chciałbym jeszcze w inny sposób pokazać, że religia jest wynikiem nierozwiązanych sprzeczności materialistycznego świata. I jeśli założysz, że jest wymysłem człowieka, to wszystko staje się jasne. Jeśli założymy, że religia jest wymysłem człowieka, to dowiemy się, będzie dla nas jasne, skąd tak wiele religii? Jeśli założymy, że religia jest wymysłem człowieka, to dowiemy się również, dlaczego religia jest takim rozczarowaniem dla większości ludzi, mimo wielu przebudzeń religijnych, wielu ponawianych prób głoszenia prawdy, wielu wysiłków, by nawrócić pogan, wysiłków polegających na wysyłaniu misjonarzy w różne miejsca świata. Problemy ludzkości pozostają nieusunięte. Nic się nie zmienia. Że my, jeśli wszystkie religie by umarły lub zostało udowodnione, iż są fałszywe, zamiast, jak stwierdzają wszyscy wierzący, że tylko niektóre z nich są fałszywe, innymi słowy, mamy do czynienia z niedorzeczną propozycją, że religia albo wszystkie z nich są prawdziwe, albo żadna z nich nie jest prawdziwa, lub że tylko jedna z nich jest prawdziwa. Jak dla mnie, to żadna z powyższych propozycji nie wydaje się prawdziwa i wszystko to wydaje się wynikiem kultu stworzonego przez człowieka. Załóżmy, że wszystkie zostały dyskredytowane w tym samym momencie. Wszystkie nasze problemy i tak pozostałyby z nami.
Jak mamy żyć ze sobą nawzajem? Jakie jest źródło etyki i moralności? Jakie mamy zobowiązania wobec siebie? Jak stworzyć miasto sprawiedliwości? Jak okazywać miłość? Jak się uporać z dziedzictwem tego, co Darwin nazywał niewymazywalnym piętnem naszego niskiego pochodzenia, które nie jest wynikiem jakiegoś paktu z diabłem lub grzechu pierworodnego, lecz ewolucji? Wszystkie te pytania, panie i panowie, pozostałyby bez odpowiedzi. Wyzwólcie się od idei niebiańskiej dyktatury, a będzie to pierwszy krok do wolności. Dziękuję. Doktorze Craig, prosimy o podsumowanie. 5 minut. W moim ostatnim przemówieniu chciałbym zebrać razem wszystkie wątki tej debaty, by jeśli to możliwe, dojść do jakiejś konkluzji. Po pierwsze, czy usłyszeliśmy dziś jakiś dobry argument na potwierdzenie tezy, że Bóg nie istnieje? Myślę, że nie. Słyszeliśmy ataki na religię, oskarżenia chrześcijan, oskarżenia przeciw Bogu, oskarżenia przeciw Matce Teresie i żadnych argumentów za nieistnieniem Boga. Pan Hitchens wydaje się nie zauważać, iż ateizm sam jest światopoglądem i również rości sobie prawo do monopolu na prawdę, w przeciwieństwie do wszystkich innych religii świata. Nie jest więc bardziej tolerancyjny niż chrześcijaństwo w stosunku do innych światopoglądów. Pan Hitchens twierdzi, że tylko on posiada prawdziwy światopogląd, ateizm. Jedynym problemem jest fakt, że nie ma żadnych argumentów na jego potwierdzenie, po prostu tak twierdzi. Wydaje się, że jeśli przychodzi się na tego typu debatę, chcąc wygrać dyskusję, powinno się przychodzić z przygotowanymi argumentami, których dziś zabrakło. Pojawił się argument o ewolucji, lecz wytłumaczyłem, iż raczej wspiera on teizm, że właściwie ewolucja dostarcza wskazówek do istnienia projektanta wszechświata. Tak więc nie usłyszeliśmy dobrych argumentów na potwierdzenie tezy, że ateizm jest prawdziwy. Ja natomiast zaprezentowałem 5 powodów, dla których uważam, że teizm jest prawdziwy i o to, co hipoteza Boga wnosi. Mr. Hitchens pyta, co ona nam daje. Otóż wyjaśnia ona szerokie pasmo ludzkich doświadczeń, filozoficzne, etyczne, naukowe, historyczne oraz doświadczeniowe. Dla mnie osobiście największym atutem hipotezy Boga jest jej potęga w wyjaśnianiu otaczającego nas świata. Hipoteza Boga wyjaśnia na przykład pochodzenie wszechświata. Pan Hitchens całkowicie pominął ten problem w dzisiejszej debacie, gdy wykazałem, że wskazówki naukowe oraz filozoficzne mówią o wszechświecie powstającym z nicości, a w związku z tym prowadzą do transcendentnego, osobowego architekta kosmosu. Argument teleologiczny, precyzyjne dostrojenie, które jest obecne w warunkach początkowych wszechświata, że nie wspomnę o biologicznej złożoności, która jest jego następstwem. I tu ponownie pan Hitchens ominął ten temat w trakcie debaty. Tak więc mamy inteligentnego stwórcę oraz projektanta kosmosu. Po trzecie, argument z moralności. Ustaliliśmy, że bez Boga nie istnieją obiektywne wartości moralne i tutaj pan Hitchens konsekwentnie zniekształcał mój argument, portretując go na twierdzenie, skąd wiedzielibyśmy, jak postępować, gdybyśmy nie wierzyli w Boga? Twierdził, nie musimy wierzyć w tyrana, by zdefiniować wartości moralne, a niewiara nie produkuje niegodziwości. Wszystko to jest nieistotne, ponieważ w naturalistycznym światopoglądzie nie istnieje fundament dla wartości i zobowiązań moralnych, do których każdy z nas się przyznaje. Oto, co mówi on na ten temat, cytuję. Nasza wrodzona skłonność do zachowań zarówno dobrych, jak i złych jest dokładnie taka, jakiej można by oczekiwać od niedawno rozwiniętych gatunków, które tylko połową chromosomów różnią się od szympansów. Naczelne, słonie czy nawet świnie wykazują tendencję do opieki nad innymi, więzi rodzić dziecko, solidarności w obliczu niebezpieczeństwa i tak dalej. Jak powiedział Darwin, każde zwierzę obdarowane mocnym instynktem społecznym nieuchronnie wykształci również sumienie w rozumieniu moralnym, gdy tylko jego intelektualne możliwości rozwiną się do poziomu ludzkiego. I to jest właśnie socjobiologiczne wyjaśnienie moralności. Problem polega na tym, że instynkt moralny wykształcony przez społeczność świń, szympansów, pawianów i homo sapiens jest iluzją w ujęciu ateistycznym, ponieważ nie istnieją obiektywne moralne zobowiązania lub wartości, które musimy wypełnić. I oto, co teizm ma nam do zaoferowania, panie Hitchens. Chcę panu zaproponować przyjęcie chrześcijaństwa. Szczerze.
Szczerze, jeśli jest on człowiekiem otwartym, który podąża za dowodami tam, dokąd one prowadzą, to wszystkie dowody były dziś po jednej stronie skali, a widać w nim afirmację obiektywnych wartości moralnych, tak więc dlaczego miałby nie zaadoptować teizmu? Argument zmartwychwstania Jezusa również nie został skomentowany. Argument ten nie polega również na twierdzeniu, iż jego negacja jest zbyt nieprawdopodobna. Polega natomiast na stwierdzeniu, że istnieje potrzeba dobrego historycznego wyjaśnienia faktu, dlaczego uczniowie zaczęli wierzyć w zmartwychwstanie i nie istnieje lepsze wyjaśnienie niż pusty grób i objawienia. Nie jest to też sprawa plotki, ponieważ pusty grób był ogólnie znany w Jerozolimie. Byłoby niemożliwe, by chrześcijaństwo kwitło w Jerozolimie w obliczu grobu ze zwłokami Jezusa. I wreszcie bezpośrednie doświadczenie Boga. Jeśli słuchacz lub widz śledzący tę debatę nie odnalazł jeszcze Boga i w sposób osobisty go nie doświadczył, to chciałbym wszystkich zachęcić do przemyślenia przyjęcia chrześcijaństwa. Ja stałem się chrześcijaninem jako nastolatek w szkole średniej i zmieniło to całe moje życie. Wierzę też, że jeśli rozważysz to szczerze, z otwartym umysłem i otwartym sercem, to może to zmienić również twoje życie. Pan Hitchens wykorzystał cały swój czas, tak więc przechodzimy do pytań i zachęcamy studentów do ich zadawania. Chcę też powtórzyć to, co wcześniej powiedział dr Hazen. Głupie pytania istnieją. Chcę też dodać od siebie, że nie jesteśmy zainteresowani waszymi opiniami, tylko wasze pytania są dla nas interesujące. Nie wiem, gdzie jest mikrofon. Czy możemy wysłuchać pierwszego pytania? Każdy uczestnik debaty odpowie na każde z pytań. Doktorze Craig, panie Hitchens, dziękuję bardzo, świetnie się was słuchało. Mam pytanie do pana Hitchensa. W swojej książce Bóg nie jest wielki, mówi pan, cytuję, istnieją cztery podstawowe obiekcje wobec religii. Trzecią z nich jest, wiara jest rezultatem i powodem niebezpiecznych represji seksualnych. Koniec cytatu. I moje pytanie. Czy to dobrze, że Biblia zabrania seksu ze zwierzętami, czy też jest to przykład niebezpiecznych represji seksualnych? Moja aluzja dotyczyła ludzkiego czynnika w tworzeniu religii, który wyłania się podczas analizowania praw danej religii. Dlatego właśnie wiele nakazów Starego Testamentu, jak słusznie zauważasz, dotyczy rolnictwa, ujmując to delikatnie. Chodzi o to, że religia jest tworem mężczyzn zaprojektowanym do trzymania kobiet w uległości. Czy mógłby pan jednak odpowiedzieć na pytanie? Tak. Czy myśli pan, że Biblia ma prawo zabraniać ludziom uprawiania seksu ze zwierzętami? Nie znam dobrego powodu do uprawiania seksu ze zwierzętami, to znaczy na korzyść. Słuchaj, są rzeczy, które jeśli ludzie je robią, kazirodztwo jest jedną z nich, kanibalizm kolejną. Jeśli to robisz, to wymierasz. Społeczność, która na to pozwala, istniały społeczności w Nowej Gwinei praktykujące kanibalizm i wiąże się z tym straszna choroba o nazwie kuru, która jest rezultatem i wydaje mi się, że istnieją pewne zasady, które same się wyłaniają. To nie było... Gdy mówiłem o seksualnych represjach, mówiłem o wielkiej ilości zakazów dotyczących seksu pomiędzy mężczyzną i kobietą i ewidentny lęk przed kobiecą seksualnością i ten zabobonny strach na przykład przed krwią menstruacyjną i rzeczy tego typu. Doktorze Craig, pańska ocena tego pytania i odpowiedź? Cóż, pytanie to ilustruje, że bez Boga cokolwiek jest naturalne, jest dobre. Nie ma rzeczy zakazanych w przyrodzie, jeśli nie istnieje jakiś obiektywny, moralny wyznacznik. Pytanie to jest pomocne, ponieważ ilustruje pewną wytyczną dla ekspresji seksualnych, która jest dobra dla człowieka i nie ma intencji represji lub szkodzenia ludzkości. Odwrotnie, badania, które analizowałem, mówią, że ludzie religijni mają więcej radości z seksu, niż ludzie niereligijni i wskazują na większe usatysfakcjonowanie seksem w małżeństwie. Tak więc myślę, że to pytanie trafia w sedno. Chciałbym spróbować nadgryźć ten kuszący owoc od innej strony. Jeśli prawdą jest, a myślę, że jest, że natura jest obojętna, gruboskórna, przypadkowa, to jaki jest stwórca?
Wielu ludzi powiada w sprawie zakazu homoseksualizmu w Starym Testamencie, na przykład niektórzy mówią, homoseksualizm jest przeciwny Bożemu prawu oraz prawu natury. Jeśli tak, to dlaczego natura sprawia, że tak wielu ludzi rodzi się homoseksualistami? Lub, by powiedzieć to inaczej, dlaczego Bóg sprawia, że tak wiele jego dzieci preferuje seks z przedstawicielami tej samej płci? To nie jest pomocne w rozwikłaniu i rozjaśnieniu tej kwestii. Ustalenie ponadnaturalnego autorytetu nie pomaga. Gdzie, jeśli popatrzysz na uzasadnienie, jakie dają Majmonidzi i inne grupy religijne, praktykujące obrzezanie, to jest to dokładnie w celu osłabienia i przytępienia odczuć organu, który przecież... Cóż, tutaj zakończę. Następne pytanie. Jest to nastawione na zredukowanie przyjemności seksu i uczynienie z niego raczej bolesnego zobowiązania niż zabawy. Nie chcę się podszywać pod studenta. Byłem studentem i ukończyłem. Choć było bardzo ciężko. Panie Hitchens, stwierdził pan, że niektóre z pańskich najmocniejszych argumentów to te, które mówią o rezultatach religii. Przemoc, śmierć, zniszczenie motywowane religijnie dyskredytują tych, którzy promują wiarę w Boga. Myślę jednak, że istnieje tu pewna nierównowaga, bo na przykład bomba atomowa została stworzona przez fizyków i jest przykładem najagresywniejszej przemocy zastosowanej wobec ludzkości. Więc zastanawiam się, jaka jest pańska odpowiedź. Cóż, fizyka nie jest biologią, fizyka nie jest systemem wierzeń, jest nauką. Wydaje mi się to subiektywne. Cóż, mógłbyś nie bardziej niż Maria Curie odkrywając rad. To, co ona zrobiła, też było moralnie obarczone. Nie porównujemy tu tych samych rzeczy. To, o czym mówię, to konkretne religijne nakazy, by czynić źle, by kaleczyć dziecięce genitalia na przykład. Pastor Douglas Wilson, którego dr Craig wspominał, z którym skrzyżowaliśmy szpady już kilkukrotnie w tym roku, a ostatnio w Dallas, wspomniałem w jego obecności o nakazie eksterminacji Amalekitów podczas jednej z debat i powiedział on, że nakaz ten wciąż obowiązuje. Jeśli istnieliby dziś jacyś Amalekici, byłoby jego obowiązkiem upewnienie się, że wszyscy oni są zabici, a niektóre dziewice zostawione i przeznaczone do niewolnictwa. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Myślę, że jest to olbrzymi problem. Nie odnoszę się wcale do tego, że czasem ludzie religijni źle się zachowują i to dyskredytuje religię. Byłaby to bardzo zmiękczona wersja. Mówię raczej, że istnieją konkretne biblijne nakazy, by czynić zło. Doktorze Craig, w odniesieniu do tego pytania, czy ci, którzy mienili się ateistami i uczynili wiele zła, szczególnie w XX wieku, marksiści, trockiści, staliniści, uczynili więcej zła w twoim przekonaniu niż chrześcijanie? Jest to debata, Hugh, w którą nie chcę się uwikłać, ponieważ uważam, że nie jest to istotne. Jako filozofa, i naprawdę tak jest, interesuje mnie prawdziwość twierdzeń różnych światopoglądów tego świata bardziej niż ich wpływ społeczny. Nie ma on bowiem znaczenia i nie można osądzać prawdziwości światopoglądu poprzez jego wpływ na społeczeństwo. Bertrand Russell w swoim eseju Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? Potwierdza to. Russell mówi, nie możesz dowiedzieć się, czy światopogląd jest prawdziwy poprzez ocenianie, czy jest dobry dla ludzkości, czy nie. Ironią losu było, że Russell, pisząc to w latach 20., próbował zgromić tych, którzy twierdzili, iż powinniśmy być chrześcijanami, ponieważ chrześcijaństwo jest tak korzystne dla społeczeństwa. Było to wręcz lustrzane odbicie argumentu Christophera Hitchensa, który twierdzi, że nie powinniśmy wierzyć, ponieważ chrześcijaństwo jest tak bardzo szkodliwe dla naszej kultury. Lecz myślę, że argument Russella jest obosieczny, ponieważ ma rację, gdy twierdzi, że nie można oceniać prawdziwości danego światopoglądu na podstawie jego kulturowych czy społecznych efektów. Istnieją prawdziwe poglądy, które mogą mieć negatywne efekty na społeczeństwo i musimy się odnieść do ich prawdziwości, do argumentów za i przeciw
nim oraz nie wydawać się w argumentację, czy marksizm lub chiński komunizm ma na koncie więcej ofiar w XX wieku niż teizm. Zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz. To znaczy, chciałem powiedzieć, że myślę, iż te nakazy są nakazami, by czynić źle, lecz wolałbym, by to plemię, któremu wydawało się, że słyszy głos Boga, nakazujący zabić wszystkich swoich przeciwników, by dokonać eksterminacji wszystkich pretendentów do ziemi obiecanej, mogło mieć, myślę, że istnieje przytłaczające prawdopodobieństwo, że miało w sobie potrzebę, by szukać boskiego przyzwolenia dla wojny chciwości i eksterminacji, zaboru i rasistowskiego podboju, który i tak już był postanowiony. Innymi słowy, nie sądzę, by to polecenie wiązało się z wyższym autorytetem, który rzekomo je ustanowił, niezależnie czy był on moralny, czy nie. Mówiąc prawdę, lecz dodam jeszcze, że nie ma absolutnie żadnego dowodu, iż chrześcijaństwo sprawia, że ludzie zachowują się lepiej. Chwileczkę, ja się z tym nie zgodziłem. Powiedziałem, że nie chcę się w to wikłać, ponieważ to nieistotne, lecz w żadnym razie nie zgodziłem się z tym twierdzeniem. Doceniam również sposób, w jaki ująłeś problem Kananejczyków. Myślę, że masz rację, gdy twierdzisz, że nie jest to problem z tym, czy Bóg istnieje, czy nie. Jest to raczej kwestia inerancji biblijnej. Czy starożytni Izraelici mieli rację, twierdząc, że Bóg nakazał im zrobić pewne rzeczy, czy też w swoim nacjonalistycznym zapale pomyśleli, Bóg jest po naszej stronie i zrobili coś, do czego w rzeczywistości nie byli przez Boga upoważnieni. Tak więc nie jest to problem pomiędzy ateizmem i teizmem, jest to raczej problem biblijnej inspiracji i inerancji. Problem ważny, lecz nie o nim jest dzisiejsza dyskusja. Pytanie kolejnego studenta. Witam. Moje pytanie jest skierowane głównie do pana Hitchensa. Chrześcijański teizm, tak samo jak inne teizmy, które zakładają objawienie, stwierdza, iż celem ludzkiego życia jest służenie Bogu. Dr. Craig mógłby to zapewne opisać szerzej, lecz pan Hitchens jest ateistą, niewierzącym w transcendentną istotę nadającą cel ludzkiej egzystencji. Jaki jest więc najlepszy sposób na życie, lub jaka jest motywacja, by żyć, lub jaki jest cel życia bez istoty transcendentnej, dającej ci wytyczne? Cóż, widzisz, tutaj właśnie trudno mi jest zaakceptować kształt twojego pytania. To tak jakby, jeśli byłbym skłonny do zaakceptowania ponadnaturalności, ty stwierdzisz transcendencji, ja raczej ponadnaturalności, to wtedy moje życie nabrałoby sensu. Wydaje mi się to całkowicie non sequitur. Dla mnie w jakikolwiek sposób muszę wyznać, że jest to dla mnie tak samo subiektywnie realne, jak uzasadnienie deizmu według Williama Jamesa. W ogóle nie rozumiem twojego stanowiska. Doktorze Craig, jedno z pytań mówi, a myślę, że jest zgodne z pytaniem z sali. Napisał pan, że życie bez Boga jest absurdem, lecz ja znam niewierzących, którzy są moralni i żyją pełnią życia. W jakim sensie ich życie to absurd? Pozwól, że odpowiem na to pytanie, jak również na poprzednie. Powiedziałbym, że sensem życia, dla którego jesteśmy stworzeni, nie jest służenie Bogu. Pamiętaj, że Jezus powiedział, nie nazywam was sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Wydaje mi się, że wyznanie wiary westminsterskie ma rację, gdy twierdzi, że sensem życia ludzkiego jest wielbić Boga i radować się Nim na wieki. Bóg jest dopełnieniem ludzkiej egzystencji. Tylko w wiecznej wspólnocie z Bogiem, źródłem nieskończonego dobra i miłości, ludzkie życie może odnaleźć prawdziwy cel i wolność. Gdy mówię, że poza teizmem życie ludzkie jest bez znaczenia, mam na myśli obiektywnie bez znaczenia. Jest to taka sama różnica jak w przypadku problemu wartości moralnych. Twierdzę, że w ujęciu ateistycznym nie istnieje obiektywny sens życia ludzkiego. Jak pan Hitchens słusznie zauważył, wszechświat stanie się zimny, rozrzedzony, ciemny i martwy, gdy dotrze do momentu maksymalnej entropii i śmierci cieplnej. Wszelka ludzka egzystencja i życie wygaśnie według ateistycznej wizji wszechświata. Nie ma celu, dla którego wszechświat istnieje. Szczątki martwego wszechświata będą się rozprzestrzeniać w nieskończoną ciemność przez wieki. Wszechświat w ruinach.
Oczywiście każdy z nas może żyć iluzją, myśląc, sensem życia jest na przykład zbieranie znaczków. I możesz opierać swoją egzystencję na tym celu, lecz nie jest to prawdziwy cel życia. Jest to tylko i wyłącznie subiektywna iluzja. W zasadzie, w ujęciu ateistycznym, twoja egzystencja jest obiektywnie bez znaczenia. I to jest właśnie różnica, którą chciałem nakreślić pomiędzy obiektywnym celem, a jedynie subiektywną iluzją. Cóż, myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Jak już mówiłem wcześniej, lecz nie starczyło mi czasu na odpowiedź. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że ateizm jest moralnie gorszy. Nigdy się z tym nie zgodzę nawet przez sekundę. Nie chcę również twierdzić, że jest w jakiś sposób lepszy, lecz może tu występować pewien haczyk. Nie wierzymy w nic, co można by określić mianem chcieństwa. Innymi słowy, nieszczególnie podoba nam się idea anihilacji, czy to nas samych jako indywidualnych jednostek, czy przedstawienie będzie trwać, odejdziemy i nie ma powrotu. Lub w temacie entropii i śmierci cieplnej wszechświata. Nie podoba się nam ta idea, ale istnieje cała masa dowodów, że tak właśnie będzie. Jest też bardzo niewiele dowodów sugerujących, że wszyscy kiedyś znów się spotkamy w jakimś niebiańskim parku rozrywki. Nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tego pomysłu. Tak więc jeśli istnieją dowody, to jestem skłonny zaakceptować konkluzję, nawet jeśli mi się ona nie podoba. Przepraszam, że brzmi to, jakbym to literował. Jeśli miałbym natomiast powiedzieć, jaki jest cel mojego życia, to generalnie rzecz ujmując, walka o wolność, i żeby nie być skromnym, pan Hewitt częściowo powiedział to już wcześniej w formie komplementu, pomagam też innym osiągnąć wolność. Oto, co nadawało sens mojemu istnieniu i wciąż nadaje. Solidarność z tymi, którzy tak jak ja chcą być wolni, częściowo na skutek przypadku, częściowo w wyniku moich zabiegów, lecz również zabiegów innych ludzi. Jedną z przeszkód wolności, i dlatego wspomniałem o niej i dałem tak wiele przykładów z historii oraz teraźniejszości, jest wkład, jaki moi koledzy z rodzaju naczelnych, którzy uważają, że mogą mi mówić, co mam robić w imię Boga, ponieważ Bóg im powiedział, że posiedli taką władzę. Więc to jest jedna rzecz, którą chciałbym przywołać tu, na tym miejscu. Mam podejrzenie, iż człowiek wierzący, zapytany, czy pragnie władzy oraz o który świat tak naprawdę zabiega, fizyczny czy duchowy, wybrałby świat fizyczny za każdym razem, ponieważ on również doskonale wie, że mamy tylko jedno życie. Cóż, nie wydaje mi się, żeby tak było. Wydaje mi się, iż w oparciu o fundament zmartwychwstania Chrystusa mamy podstawy do nadziei na nieśmiertelność i jest to fundament, na którym chrześcijańska nadzieja jest zbudowana. Tak więc po raz kolejny chodzi o to, czy istnieją dobre podstawy do twierdzenia, że Jezus był tym, za kogo się podawał i że Bóg wskrzesił go z martwych, bo jeśli tak, to mamy uzasadnioną nadzieję na nieśmiertelność. W takim razie odwracam twoje pytanie do mnie i kieruję je w twoją stronę, w nieco innej formie. Jeśli będzie zmartwychwstanie, jeśli na sam koniec cała niesprawiedliwość zostanie zniweczona, wszystkie łzy osuszone, wszystkie obietnice dotrzymane, to dlaczego przejmujesz się tym, co się dzieje tu i teraz na tym łez-padole? Dlaczego kościoły chcą władzy tu i teraz? Dlaczego chcą legislacji w dziedzinie aborcji lub seksualności lub moralności? Po co to wszystko? Czy nie jest to tak, jak u Dostojewskiego, który powiedział na temat ateizmu, że bez Boga wszystko jest możliwe, że z Bogiem również wszystko jest do pomyślenia? Wcale nie. Jak powiedział Dostojewski, jeśli nie ma Boga, wszystko jest dozwolone, ponieważ wszystko kończy się tak samo, wszystko jest takie samo. Lecz jeśli istnieje Bóg, który kocha ludzi i stworzył ich na swój obraz i wyposażył ich w obiektywne wartości moralne i niezbywalne prawa, to mamy powód, by cenić innych ludzi za to, kim są. A pragnienie działaczy pro-life, by chronić życie nienarodzonych lub tych na łożu śmierci, nie jest motywowane pragnieniem władzy, panie Hitchens, lecz szczerą troską o życie niewinnych istot ludzkich, które są bezlitośnie niszczone. Tak więc ich motywacja jest całkowicie czysta.
Zgadzam się, lecz istnieją również dobre humanistyczne motywy, by czynić te rzeczy. I jeden z takich motywów, by dbać o życie i przetrwanie i zdrowie oraz dobro innych, to fakt, że musisz na nich polegać w tym życiu, a oni na tobie w ramach solidarności, i jest to równie dobre wyjaśnienie dla dobrych uczynków. Z drugiej strony, jeśli ludzie myślą, że Bóg nakazuje im, co mają robić, lub że mają Boga po swojej stronie, to czegóż się nie dopuszczą? Oto, co miałem na myśli, odwracając pytanie Dostojewskiego. Jakiej zbrodni ludzie nie popełnią? Jakiego czynu przeciwko sprawiedliwości i rozumowi nie popełnią ludzie, którzy są przekonani, że jest Bożą wolą, by coś zrobili? Z Bogiem właśnie wszystko jest dozwolone. Jeśli ludzie wierzący popełniają zbrodnie, to tylko dlatego, że sprzeciwiają się swojemu światopoglądowi, a nie postępują w zgodzie z nim. Jezus nigdy nie mógłby być strażnikiem w Oświęcimiu lub odmawiać komukolwiek praw człowieka. Musisz zadać sobie pytanie, jakie postępowanie jest usankcjonowane przez chrześcijański światopogląd. A jeśli chodzi o ateizm, jak mówi Dostojewski, wydaje się, że wszystko jest w nim dozwolone. Humanizm bez Boga jako fundamentu jest tylko i wyłącznie formą spiszyzmu, szowinizmem gatunkowym. Myślę, że chrześcijaństwo jest właściwszą podstawą humanizmu. Oświęcim był rezultatem całych wieków, w których Kościół nauczał, iż Żydzi domagali się, by krew Jezusa spadła na nich i na ich dzieci. Jest to tylko jeden werset z Biblii i zdaję sobie z tego sprawę, lecz wydaje się, że Kościół uczepił się tego wersetu. Nie twierdzę też, że Jezus zostałby strażnikiem w Oświęcimu. Chodzi nie o aberrację religii, a raczej o nakaz, tak jak nakaz zabicia Amalekitów. Nie istnieje biblijny nakaz, by okaleczać genitalia dzieci. Ależ chodzi o to, czy Jezus mógłby być strażnikiem w Oświęcimiu, ponieważ ludzie, którzy twierdzili, że są Jego naśladowcami, byli tam strażnikami. Lecz to tylko dlatego, że sprzeciwiali się nauce Jezusa z Nazaretu. Powinieneś to powiedzieć Watykanowi. Paul Johnson w książce Historia Chrześcijaństwa mówi, iż około 50 do 60% członków Waffen-SS była praktykującymi, wierzącymi katolikami. I nikomu z nich nie zagrożono ekskomuniką, na przykład za uczestnictwo w tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu. Jedynym narodowym socjalistą ekskomunikowanym przez Kościół był Goebbels i jeśli chcecie, to powiem wam dlaczego. Jego żona była rozwiedzioną protestantką. Przepraszam, ale chrześcijaństwo ma pewne standardy. Następny, proszę. Chciałbym podziękować wam obu za to, że jesteście i aby być uczciwym, choć wiem, że występuję trochę w roli adwokata diabła, lecz ponieważ widzę, że większość pytań jest skierowana do pana Hitchensa, to myślę, że powinniśmy choć jedno skierować do pana Craiga. Co myślisz o argumencie Epikura, że jeśli Bóg jest wszechdobry, wszechwiedzący i wszechmocny, to jeśli wie o dzieciach w Afryce, które rodzą się zakażone AIDS, to co myślisz o nim? Dlaczego on nie interweniuje i nie zmienia sytuacji? Jest to pytanie, z którym zawsze się zmagałem, więc zastanawiam się, czy mógłbyś to objaśnić i wytłumaczyć. Problem istnienia zła i cierpienia był szeroko dyskutowany przez filozofów i myślę, że w naszym stuleciu nastąpił faktyczny postęp w dziedzinie zrozumienia tego problemu. Myślę, że należy rozróżnić pomiędzy intelektualnym problemem zła i cierpienia oraz emocjonalnym problemem zła i cierpienia, ponieważ różnią się one diametralnie. Jeśli chodzi o intelektualny problem zła i cierpienia, to myślę, że musisz sobie zadać pytanie, czy ateista twierdzi tak, jak robił to Epikur, że istnienie Boga jest logicznie niekompatybilne z istnieniem zła? Jeśli ateista tak właśnie twierdzi, to musi posiadać jakieś ukryte założenia, dowody wykazujące tę niekompatybilność, ujawniające ją, ponieważ twierdzenia te nie są w oczywisty sposób sprzeczne logicznie. Problem w tym, że żaden filozof w historii świata nigdy nie był w stanie wskazać na te ukryte założenia czy dowody, by w rezultacie ujawnić rzekomą logiczną niespójność. Przeciwnie, można udowodnić, że twierdzenia te są logicznie kompatybilne poprzez dodanie trzeciej propozycji, mianowicie takiej, że Bóg ma moralnie wystarczające powody dla tolerowania zła i cierpienia w świecie. Tak długo, jak twierdzenie to jest nawet prawdopodobne, udowadnia, że nie istnieje logiczna niekompatybilność pomiędzy istnieniem Boga oraz cierpienia czy zła w naszym świecie. Tak więc ateista musiałby udowodnić, że jest logicznie
niemożliwe, że Bóg mógłby mieć moralnie wystarczające powody do tolerowania zła i cierpienia, a żadnemu ateiście w historii nie udało się tego dokonać. Tak więc myślę, że logiczna forma tego argumentu jest powszechnie uważana za chybioną. Ci ateiści, którzy stale używają tego argumentu, używają raczej jego probabilistycznej formy, starają się przekonać innych, że w obliczu zła i cierpienia istnienie Boga wprawdzie nie jest niemożliwe, lecz jest mało prawdopodobne. Cóż, ponownie trudność polega na tym, że ateista musi stwierdzić, iż jeśli Bóg istnieje, to jest nieprawdopodobne, że mógłby pozwalać na całe to zło i cierpienie, a skąd niby ateiści mogą to wiedzieć? Skąd mogą wiedzieć, że Bóg nie mógłby, jeśli istnieje, pozwolić na zło i cierpienie? Może ma jakieś dobre powody, może jak w chrześcijańskim teizmie, celem Boga jest, by maksymalna liczba ludzi w wolny i nieprzymuszony sposób weszła do Jego Królestwa, by znaleźć zbawienie i życie wieczne. I skąd wiadomo, że to nie wymaga świata wypełnionego moralnym i fizycznym cierpieniem? Może być przecież tak, że tylko w takim właśnie świecie maksymalna ilość osób przyszłaby do Niego z własnej woli, by osiągnąć zbawienie. Tak więc ateista musiałby wykazać, że istnieje taki hipotetyczny świat pozbawiony zła, w którym maksymalna liczba ludzi osiągnęłaby zbawienie i życie wieczne, lecz bez cierpienia. I w jaki niby sposób ateista mógłby to udowodnić? Byłoby to czysta spekulacja. Trudność polega na tym, że problem istnienia zła i cierpienia jako argument wydaje niezmiernie ambitne osądy probabilistyczne, których po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować i uwiarygodnić. Zdaję też sobie sprawę, że filozoficzna odpowiedź na ten argument nie rozprawia się z emocjonalną wersją problemu istnienia zła i cierpienia. A myślę, że dla większości ludzi nie jest to problem filozoficzny, lecz emocjonalny. Po prostu nie podoba im się taki Bóg, który pozwala na cierpienie i ból, tak więc odwracają się od Niego. Co chrześcijaństwo ma do powiedzenia na ten temat? Cóż, myślę, że bardzo wiele. Pokazuje bowiem Boga, który nie jest jakimś rodzajem obojętnego tyrana, który krzyżuje ręce, spoglądając na świat pogrążony w cierpieniu. Jest raczej Bogiem, który wkracza w historię ludzkości jako Jezus Chrystus. I cóż takiego robi? Cierpi. Na krzyżu Chrystus zmierzył się z cierpieniem przekraczającym ludzkie pojęcie. Mimo, że był niewinny, wziął na siebie karę za grzechy całego świata. Nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć umysłem Jego cierpienia. Myślę, że gdy zastanowimy się nad krzyżem Chrystusa i Jego miłością do nas i co był skłonny zrobić dla nas, to zobaczymy problem istnienia zła w całkowicie nowym świetle. Myślę, że będziemy znosić cierpienie, które nas spotyka w tym życiu z odwagą i optymizmem, w oczekiwaniu na życie wieczne wypełnione radością z powodu tego, co Chrystus dla nas zrobił i co nam zaoferował. I myślę, że ma On dla nas tę odwagę i siłę do poradzenia sobie z cierpieniem, które Bóg dopuszcza w naszym życiu, tak więc czy to w wersji emocjonalnej, czy intelektualnej, chrześcijański teizm sensownie tłumaczy istnienie zła i cierpienia w naszym życiu. Ponieważ czas nam się kończy, postanowiłem zarezerwować ostatnie pytanie dla siebie. Nawiązując do adwokata diabła, gdy Watykan poprosił mnie o składanie zeznań przeciw Matce Teresie, odkryłem i zeznawałem, lecz odkryłem, że instytucja adwokata diabła została zlikwidowana. Tak więc jestem tu jako jedyna osoba, która reprezentowała diabła pro bono. Ostatnie pytanie. Zaintrygowała mnie ostatnia odpowiedź i zgadzam się z nią. Gdybym był wierzący, to nie wymagałbym jednak od Boga żadnego wyjaśnienia. Nie jestem jednym z tych ateistów, którzy myślą czy też narzekają, jeśli zakładasz, że istnieje bóstwo. To wszystko jest możliwe. Musisz po prostu być zdolny, aby przyjąć to założenie. Podczas debaty w Dallas wspomniałem o sprawie Fräulein Fritzl, Austriaczki uwięzionej w piwnicy przez własnego ojca i przez 25 lat kazirodczo gwałconej i torturowanej, trzymanej w ciemności wraz z jej dziećmi przez 25 lat. I myślałem, prosiłem też ludzi, by sobie wyobrazili, jak musiała go błagać, jak musiała go prosić wraz ze swymi dziećmi i jak musieli się modlić i jak te modlitwy nie zostały wysłuchane. I te błagania i prośby nie zostały wysłuchane przez 25 lat. I wtedy Douglas Wilson odpowiedział,
Bóg wszystko to wymarzy i osuszy wszelkie łzy. Jeśli jesteś w stanie w to uwierzyć, to oczywiście to, przez co przeszła ta kobieta oraz jej dzieci, było tego warte. A jej ojciec, nie zdając sobie z tego sprawy i całkowicie niechcący, przez cały ten czas był instrumentem w Bożych rękach. I jak już powiedziałem wczesniej, dzisiejszego wieczora, jeśli chcecie, to możecie w to sobie wierzyć. Podsumowując, panie Hitchens, jest tu około 4000 ludzi, dziesiątki tysięcy przed telewizorami. Mógłbyś przeprowadzić tę debatę na Wheaton, Westmont, Azusa, Pacific Point, Loma czy Notre Dame, na każdym z wielkich chrześcijańskich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego więc myślisz, że tak wielu ludzi przychodzi oglądać debaty z tak znamienitymi przeciwnikami jak dr Craig czy ty? Czas najwyższy, aby to wielkie pytanie znowu się pojawiło. I myślę, że istnieją dwa powody. Jednym z nich jest pojawienie się bardzo agresywnych formacji teokratycznych w pewnych częściach świata. Możemy się w niedługim czasie stać świadkami koszmaru, którego obawiano się od dawna, czyli uzyskania dostępu do apokaliptycznych środków zagłady przez mesjanistyczny reżim w Teheranie, który już w tym momencie rujnuje i niewoli wspaniałą niegdyś cywilizację. Widzimy, jak siły Al-Kaidy i podobnych im dżihadystów rujnują społeczeństwo Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Widzimy żydowskich osadników zajmujących ziemię należącą do innych ludzi w imię Boga, w nadziei, że to ściągnie wojnę mesjańską i spowoduje nadejście Mesjasza. I nawet w naszym własnym kraju nie jesteśmy wolni od ludzi, którzy chcą, aby dzieci były nauczane nonsensownych teorii w szkołach. Więc widzimy to w wiadomościach na co dzień. I jest też niewielka grupa ludzi, do których z dumą zaliczam również siebie, która mówi, że nadszedł czas, by się sprzeciwić teokratycznemu terrorowi i jest skłonna do debaty na ten temat, gdziekolwiek się ona odbywa, aby zadać te ważne pytanie, więc dziękuję za danie mi tej szansy. Odpowiedziałbym na to pytanie nieco inaczej. Myślę, że to, co tutaj się dzieje, jest efektem modernizmu. W epoce oświecenia Kościół i monarchia zostały zrzucone z piedestału w imię wolności myśli i wolności akademickiej. Oczekiwano, że gdy tylko ludzkość uwolni się z więzów religii, to nastanie era humanistycznego raju. Lecz w przeciwieństwie do tych oczekiwań obserwowaliśmy raczej owoc naturalistycznego światopoglądu w postaci redukcji gatunku ludzkiego do bezsensowności, bezwartościowości i bezcelowości. Dlatego też kwestia istnienia Boga stała się na nowo ważkim tematem, ponieważ jako ludzie zaczęliśmy kwestionować owoce modernizmu oraz wątpić w naukowy naturalizm. Jestem szczęśliwy, że mogę brać udział w rewolucji, która następuje w chrześcijańskiej filozofii i która rozgrywa się na przestrzeni ostatniego półwiecza, dokonując dosłownie przewrotu w angloamerykańskiej filozofii. Ponieważ naukowe, naturalistyczne i ateistyczne światopoglądy zostały podważone przy pomocy argumentów racjonalistycznych i filozoficznych, a ateistyczny światopogląd umocniony. I wierzę, że nadchodzi potężna fala zainteresowania tym tematem ze strony laików w wyniku docierania tej rewolucji do zwykłych ludzi. Tak więc widzę, że zaczynamy kwestionować założenia modernizmu i zauważamy jego gorzkie owoce, aż nadto ewidentne w XX wieku. I mam nadzieję, że zapoczątkowuje to renesans chrześcijańskiej myśli i wiary. Podsumowując, pięć szybkich obserwacji oraz instrukcje. Po pierwsze, żadne otwarte społeczeństwo nie zabrania debat jak dzisiejsza. Po drugie, tylko dojrzała wiara otwiera się na taką debatę. Tylko najwspanialsze uniwersytety do niej dopuszczają. I tylko najwspanialsze
Umysły i intelektualiści sprawiają, że są one tak interesujące. Proszę, przyłączcie się do podziękowań dla naszych gości. Obydwaj panowie zgodzili się co do jednego, a mianowicie, że N.T. Wright jest niesamowity. Wydaje mi się, że to Christopher Hitchens powiedział i dlatego dla tej części publiczności, która może nie wie, kim N.T. Wright jest, polecam, opierając się na rekomendacji pana Hitchensa, aby dobyć i czytać jego książki. Również chciałbym poprosić o pozostanie na waszych miejscach do momentu opuszczenia sceny przez naszych gości. Będą oni podpisywali książki. Jeśli posiadasz jedną z ich książek, możesz ustawić się w kolejce. Jeśli nie, to pamiętaj, że pan Hitchens ma samolot o godzinie 5 rano, tak więc zdobądź autograf, lecz nie pytaj proszę o jego kuzyna ze strony matki, którego spotkałeś kiedyś w Melbourne. Po prostu zadaj pytanie tematyczne związane z książką. Tak więc panowie, proszę, teraz możecie zejść ze sceny, a ja powstrzymam publiczność przez chwilę. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym złożyć podziękowania doktorowi Craigowi Hazen, Instytutowi Terry Honors i wszystkim tu w Bioli za przybycie dzisiejszego wieczora. Życzę bezpiecznego powrotu do domu. Dobranoc.